a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Thank you.
Witam wszystkich na kolejnym live'ie w tym samym składzie. Na początku, zanim przejdziemy do oficjalnego powitania z wami, to chciałbym się spytać was, czy po prostu dobrze nas słychać. Czy proporcje między tym, co mówię, a plumkającą gdzieś tam w oddali muzyczką są właściwe. Napiszcie, czy słychać dobrze wszystko. I dajcie łapeczkę do góry, żebyśmy wiedzieli, jakie są duże opóźnienia. No, powiem wam, że nawet chyba jest przyzwoicie z tymi opóźnieniami, bo nawet to wszystko działa. Dobrze, wy tutaj od razu sobie wymyślajcie te różnego rodzaju pytania, na które będziemy odpowiadać. W zasadzie nasi głównie goście będą odpowiadać, a gośćmi naszego akwarystycznego programu będą Damian. Tak, ja. Cześć wszystkim. Witam was. Dobra, i Patryk. No i również wszystkich witam. Myślę, że no większość osób chyba co jest tutaj, to było też w zeszłym tygodniu, to nie ma co się dodatkowo przedstawiać. Czekam na pytania, mam nadzieję, że będzie równie ciekawie jak ostatnio. Tutaj dobry pierwszy sygnał. Muzyczka troszkę niżej. No to już działamy. I właśnie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żebyście od razu, jak jest coś nie tak, mówili, bo później jeden z drugim ogląda ten live, jakby to powiedzieć, nie na żywo, tylko z opóźnieniem dwutygodniowym i mówi mi: stary, ale ta muzyka za głośno była. No to przepraszam was, no to nie jestem winny za to, co się działo dwa tygodnie wcześniej. I nikt w tym czasie mi nie mówił, że coś jest nie tak. Krótka informacja. Możecie w tej chwili pisać jak zwykle komentarze, na które będziemy odpowiadać, a wszyscy ci, którzy są zdziwieni, że nie mogą napisać komentarza, muszą wiedzieć, że komentarze będą mogli dawać tylko i wyłącznie ci, którzy po prostu są subskrybentami tego kanału nieszczęśliwego, czyli Aquascaping TV. Zanim, nie wiem, zaczniemy, zanim ktoś pierwsze komentarze napisze i pytania zarazem, no to może ktoś opowie, jak mu tydzień minął albo coś tak dalej. No Damian, jak pochwaliłeś się przed chwilą, że całkiem dobrze ci dzień się skończył, a więc weekend, to tam co, teraz już więcej jest jakiś ruch w interesie w tych rybkach, czy, no, czy po prostu stałeś się już sławnym youtuberem, bo widzę, że kanał się rozwija prężnie? Jest klientów trochę, co prawda większość to są małe jakieś zleconka, no ale jest co łapać. A u Patryka? Co w tygodniu się zmieniło? Przez ten czas w zasadzie. Jak to na wiosnę. Wszystko się teraz mnoży, więc jest sporo roboty z podmiankami i w ogóle. No więc generalnie no do przodu idzie. Ogólnie to co? Na wiosnę i tak jakby w letnim okresie to tak jakby więcej tego. Znaczy, tak naprawdę to najlepszy moment, kiedy rzeczywiście wszystko zaczyna się mnożyć, no to jest taki przełom, początek wiosny, a nawet przełom zimy z wiosną, ale tak naprawdę no to tak od końca zimy do praktycznie końca wiosny, no to jest taki sezon, że rzeczywiście wszystko się lubi mnożyć, zwłaszcza jeżeli mówimy o rybach z Ameryki Południowej, no bo na przykład często
ludzie, którzy mają afrykańskie ryby, takie z Afryki, no wiadomo, bo te, które żyją w wielkich jeziorach, typu Malawi, typu Tanganyika czy Wiktoria, no to te jeziora mają raczej tak mniej więcej bardziej stare parametry. Ale jeżeli mówimy o takich rybach żyjących w strumieniach czy w rzekach typu no, typowych Westies, czyli ta Afryka Zachodnia, no to na przykład one będą lubiły na przykład jesień, więc to wiadomo, to zależy od ryb. No ale większość ryb, co mamy w hobby, no to to są ryby Ameryka Południowa, właśnie Azja. No i one to tak lubią na wiosnę, więc no teraz sezon w pełni. Wiem, że no. Już tyle razy o tym mówiłem, ale naprawdę, kiedy wrócę do Polski, to zgłoszę się do was i o jakby tak research w sprawie jakiegoś akwarium biotopowego, bo naprawdę marzy mi się jakieś takie typowe akwarium biotopowe. Nie takie akwarium w stylu high-tech, ale takie naprawdę pod jakiś tam gatunek ryby. Marzą mi się jakieś właśnie pielęgniczki, nie za duże i będziemy musieli kiedyś, albo nawet jak nie będziecie chcieli mi prywatnie to powiedzieć, to po prostu jakiegoś trola tam ustawię, żeby się spytał na jednym z naszych live'ów. I tak, chcąc, odpowiecie mi, to za friko. Ja już mam nawet takie akwarium wymarzone, że tak powiem, w trakcie kompletowania, bo chcę sobie zrobić 500 z czworookami. Mam te babki smocze na dno, u góry będą czworooki i do tego jeszcze te towary żyworódki wpuszczę i podejrzewam, że będzie kozak. Ale to jeszcze jakiś czas. Muszę najpierw zlikwidować to akwarium, przerzucić te ryby, które mam teraz w 500 w inne miejsce. No i dalej nie mam kiedy pojechać do Poznania po czworoki do palmiarni, a przy okazji pozdrawiam palmiarnię. I mam dla was ryby, urosły ładnie w te pielęgnice z Madagaskaru i wkrótce wam przywiozę, ale na razie nie ma jak. A tutaj jeszcze chciałbym was wszystkich przeprosić, tych, których nie interesuje temat. Pozwoliłem sobie taką 5-sekundową reklamę mojego drugiego kanału wtrącić, co jakiś czas będzie się pokazywać. Mam nadzieję, że oczy od was od tego nie będą boleć. Słuchajcie, pierwsze pytanie. Chodzi o metronidazol 500. Robię leczenie rybek środkiem metronidazol 500. Jedna tabletka z jedzonkiem. 5 tabletek, następny dzień dodane do wody. Zaciemnienie akwarium 240 litrów i drugi dzień. Moje pytanie. Jak dalej postępować w leczeniu? Który chętny? Czekaj, bo liczę dawkę właśnie. Ile tam jest? To jest 2,5 grama na... Trochę mało tych tabletek. Dodatkowo to pewnie jest jakieś akwarium typu ogólnego z podłożem, z dużym bioloadem. Na pewno człowiek raczej tego nie wyciągnął, tych ryb, i nie dał do tak zwanego akwarium leczniczego bez podłoża. No, i to nawet licząc na gołe szkło, no to 1,5 grama powinno być, czyli 3 tabletki, a tutaj było tylko 5 i to jeszcze na 240 litrów, czyli tak naprawdę powinno być tych tabletek 7 albo 8. Czyli ze 3 brakuje. No teraz to już nic, poczekać do trzeciego dnia, w trzecim dniu dać po prostu tych tabletek już tyle, ile ma być, no bo jak za niska dawka metronidazolu, to też nic to nie da. No i dodatkowo jeszcze problem taki, że no jeżeli ktoś się pyta... I zaciemnić, oczywiście. O dalsze porady, to jest spora szansa, że nawet nie przystosował parametrów wody do dawkowania. No bo generalnie z metronidazolem problem jest taki, że metronidazol w wyższym pH działa znacznie słabiej, więc do leczenia przydałoby się, żeby było tak z 5,5-6,5 pH, tak plus minus. A jeżeli ktoś wrzucił te 5 tabletek na 240 litrów z podłożem, ze wszystkim, i do tego jeszcze no, woda jest dosyć zasadowa, no to w ogóle lipa i może nie być w ogóle pozytywnych skutków. No i problem taki, że zawsze jest szansa na to, że się uodpowiedni szczep biciowców. Więc generalnie no zobaczyć, jak to będzie. Jeżeli ryby pobierają pokarm, to pół biedy, bo rzeczywiście najlepiej jest wszystkie leki podawać w pokarmie, bo wtedy jesteśmy pewni rzeczywiście, że odpowiednia dawka trafi do tej ryby, bo z tymi lekami w wodzie to wiadomo, że to tak się wygodnie leczy, ale no, najszybszy efekt będziemy mieli, że rzeczywiście podamy stricte do karmy i tak raczej w karmach się podaje. Jeśli ja, to tak.
No więc generalnie, no i z takich ważnych rzeczy, o których też niektórzy zapominają, no to metronidazol jest bardzo, ale to bardzo łatwo składany, jeżeli jest pod wpływem światła, więc na pewno akwarium musi być zaciemnione. No to człowiek zaciemnił, no to właśnie powiedział, że akurat tą lekcję odrobił. No dobra, słuchajcie, kolejne pytanie. Wszystko na ten temat wyczerpane? Chyba tak, nie? Następne pytanie. Proszę o proporcje pielęgniczek do hodowli z gupikami Endlera w akwarium 54 litry. Za duże akwarium nie jest, do ale takiego jakieś pielęgniczki może się wynajdzie do takiego akwarium. Takiego szkiełka, no to, to myślę, że tam parka borelek, nic więcej się za bardzo nie wymyśli. Chyba, że dikrosusy te małe, ale to tam, kto to oznaczy? Chyba tylko Patryk. Znaczy generalnie, jeżeli chodzi o 54 litry, to tak naprawdę no, wybór jest bardzo duży, tylko problem polega na tym, że nie są to raczej ryby, które znajdziemy łatwo w Polsce. Z tego, co na pewno jest dostępne, no, to właśnie te borelki. No i problem polega na tym, że nawet no, teoretycznie te dwie samice by się zmieściły, no, ale lepiej jest jednak wrzucić parkę, bo spora szansa jest, że borelki teoretycznie są poligamiczne, ale tak jak już parę razy mówiłem, problem polega na tym, że nawet poligamiczne gatunki często w przypadku samców samiec będzie miał swoją faworytkę, no i tej faworytce pomaga gnębić tą drugą samicę. Więc generalnie wpuścimy tak, jak powinniśmy, zgodnie z tym, co piszą ludzie na grupach, no bo tam książkowo to nie powiem, bo akurat w książkach często piszą co innego, bo tam książki zwykle piszą ludzie, którzy rzeczywiście znają się lepiej na temacie. W każdym razie no, z mojego doświadczenia no i z tego, co też czytałem w literaturze od ludzi, którzy rzeczywiście też się na tym znają, no to potwierdzają to, co ja zaobserwowałem, lepiej parkę niż 1+2, bo po prostu często ta druga samica dostaje mocno po dupie, ale generalnie oprócz tych borelek, no to z tego, co da radę dostać w kraju, to jeszcze można próbować z tymi festiatkami spokojnie. Co by tu jeszcze można było pomyśleć? Generalnie jak ktoś nie ma doświadczenia, no to bym się zostałbym w przypadku właśnie borelek, no i w przypadku tych festiatek w takim akwarium, ale z takich innych ciekawych, no to chociażby KET-y są bardzo fajne. Tylko że prawdziwe KET i takie dzikie linie, które nie są zbyt duże, albo chociażby kombrae. Tak naprawdę kombrae by można było trzymać grupkę w takim akwarium. Ja miałem kombrae paragwajskie dzikie, one wyrosły naprawdę malutkie, a były w dosyć dużym akwarium na swoją wielkość, no bo akwarium było 80 na 35 cm dno, więc to jest tak na nawet na większe pielęgniczki już okej. Więc generalnie, jeżeli ktoś opiera się na tym, co jest dostępne w kraju, no to bym próbował borelki najlepiej, bo borelki są bardzo łagodne, a przy tym też naprawdę bardzo ciekawe i bardzo ładne, no i bezproblemowe. No i dodatkowo jeszcze kwestia jest taka, że tam było pytanie o to, że tam mają być endlerki, więc podejrzewam, no, że woda nie będzie zbyt kwaśna, a akurat borelkom takie nawet pH 7,5 spasuje. Tym kwestiatkom zresztą też, no ale to też zależy... Znaczy tego nie wiemy właśnie, czy będzie kwaśna, czy nie, ale okej, okay, przyjmijmy. Znaczy no jak ktoś ma endlerki, to... No dobrze, ale to jest twój tok myślenia, bo my tutaj różne rzeczy widzieli i słyszeli. No, no ja też widziałem. Znaczy generalnie to problem polega na tym, że jest bardzo dużo gatunków jajożyworódek, które są bardzo podobne do endlera, i jeżeli ktoś rzeczywiście nie robił doktoratu na tych rzeczywiście chociażby mikropoeciliach, no to no spojrzy na to i powie, że to jest endlerek, a to się okazuje, że to jest jakaś tam mikropoecilia. Więc generalnie też wiele razy słyszałem takie błędne myślenie, że no, endlery podobno są z kwaśnej wody. No akurat endlerki w większości występują w wodach takich no, dosyć mocno zasadowych, ale jest bardzo dużo podobnych gatunków do endlerków, tak na pierwszy rzut oka nie do odróżnienia, które są rzeczywiście z wód kwaśnych. Więc generalnie jeżeli wpuścimy endlerki do kwaśnej wody, chociaż mówię, widziałem to już i wiem z jakiego powodu, no bo często ludzie myślą, że jak widzieli podobną rybę gdzieś tam zidentyfikowaną, wyłowioną chociażby z kwaśnej wody, no to endlerki też sobie poradzą, no bo przecież są podobne. Więc widziałem już endlery w kwaśnej wodzie, ale generalnie no, one potrafią się w takiej kwaśnej wodzie rozpuścić po prostu, więc podejrzewam, że ta woda nie jest zbyt kwaśna. A ja się przy okazji pochwalę. Mogę? No to dawaj. A ja rozmnożyłem w tym tygodniu mikropoecilię i mam młoda. Ha, ha, ha. Bifurki? Tak. Damian, także jestem z ciebie dumny. Narodziły się, zaczęły jeść, także jest nadzieja, że będzie kolejne pokolenie i nie zmarnują się szybko.
Ale to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo jakby się tak spytało przeciętnego akwarysty na temat właśnie mnożenia żywołudek albo żywołudek, no to taki przeciętny akwarysta znający mieczyka, gupika, molinezję, a z żywołudek amekę wspaniałą, no to powie, że co to za problem. A tak naprawdę, jeżeli chodzi tam te, akurat te mikropetylia bifurka, to tam pół biedy, bo one rzeczywiście da radę je utrzymać dłuższy czas w hodowli, ale jeżeli chodzi na przykład o te mikropoecylie z Surinamu, te bodajże pikty chyba, w każdym razie te czerwone, no to bardzo często, bardzo wiele hodowców, którzy naprawdę zjedli zęby na tych gatunkach, potrafi na przykład je utrzymać 2-3 pokolenia w niewoli, one potem wymierają. Więc tak naprawdę to nie jest wcale takie hop-siup i to nie jest tak, że jeżeli mamy rybę, która jest żyworodna albo żyworodna, to ona jest wyjątkowo łatwa, no i bezproblemowa. Więc no naprawdę wszędzie znajdą się trudniejsze gatunki. No i nie można podchodzić do każdej ryby tak samo jak do bardziej znanej ryby z danej grupy, tak w cudzysłowie. Z mikropoecyliami jeszcze jest taki problem, że samiczki są nie do odróżnienia od gupików wendlera. Także wystarczy, że eksporter dał samice od wendlerów, a mikropoecylię samce i już, że tak powiem, dupa wołowa. To przechodzimy do kolejnego pytania. Tutaj ludzie pytają o ocet w akwarystyce. Co sądzicie o tym? Rozumiem, że to ocet chodzi o zwykły ocet, tak? Ocet to jest bardzo łatwa sprawa, z tym, że trzeba to robić nie według przepisu, tylko według, że tak powiem, eksperymentu. Czyli po prostu zaczynamy z octem dozowanie od 1 ml na tam 100 litrów, podajemy tam 4-5 razy dziennie ten 1 ml i obserwujemy zbiornik. Obserwujemy zbiornik, czy dochodzi do zakwitu, czy nie robią się kożuchy bakteryjne. I aż do momentu, kiedy zacznie się woda lekko zmętniać, to jest ten maksymalny moment, ile możemy lać octu na jednostkę czasu. Najwygodniej jest podawać ocet po prostu albo za pomocą pompy perystaltycznej, co jest moim zdaniem najskuteczniejsze. I tak doradzam osobom, które, że tak powiem, pomagam im zakładać zbiorniki na occie. Ewentualnie jak ktoś ma takie życie, że jest powtarzalne, na przykład, że wychodzi rano do pracy o 6 rano daje ocet, wraca z pracy, jest tam godzina 14, daje ocet i wieczorem daje ocet, no to już są jakieś tam równe odstępy. Nawet podając 3 razy dziennie ocet, można te dawki dobrać tak, żeby nie doprowadzić do zakwitu bakteryjnego w akwarium, a żeby, że tak powiem, przykoksować bakterie w filtrze. Tylko to trzeba robić z głową i nie słuchać tutaj żadnych przepisów. Oczywiście są na amerykańskich forach przepisy, ile tego octu się daje, tylko to są przepisy na albo dojrzałe akwaria, albo dojrzewające, więc jeśli to jest akwarium dojrzewające, no to możecie dać tego za dużo. Jeśli to jest akwarium dojrzałe, no to będzie tego zwyczajnie za mało. Więc po prostu z octem trzeba kombinować. No i tutaj jeszcze jest pytanie, ilu procentowy macie ocet, no bo tutaj ocet octowi nierówny, więc to 10% ocet to nie będzie to samo co 5% ocet, czy też jakiś wyżej procentowy ocet, który można dostać w odczynnikach chemicznych. Ja staram się stosować 10%, czasem go nawet rozwadniam na 5%, z tego względu, że łatwiej go po prostu rozprowadzić i punktowo nie dochodzi do zakwaszenia w akwarium, a bakterie mają dobrą pożywkę z tego octu. Także dozowanie octu jest banalnie proste, tylko tutaj nie ma receptury, która jest gotowa, tylko po prostu trzeba obserwować zbiornik. Jeśli komuś się nie chce, nie ma chęci i myśli, że ktoś mu powie i on tak zrobi i będzie dobrze, no to jak się w ogóle za to nie zabierze, bo zabije ryby i tyle. No to ja bym jeszcze tylko dodał taką kwestię, że ocet niby nie jest zbyt silnym kwasem, jednakże jeżeli mamy na przykład bardzo duże zarybienie i duży przywóz metabolitów, no to trzeba uważać na to, żeby nie zakwasić sobie wody, jeżeli mamy tak typowo kwaśnowodne akwarium, bo też w takim kwaśnowodnym akwarium o niskich twardościach, no wiadomo, że biologia nie będzie śmigała tak dobrze jak w takim akwarium, gdzie jest tam kilka stopni niemieckich twardości, no i to pH około 7. Więc na to trzeba uważać, że jeżeli chcemy wspomóc te bakterie w gorszej sytuacji, no to możemy sobie przesadzić i mieć ten słynny pH crash, o czym się pisze dużo w amerykańskim internecie. I ja dopóki nie miałem większych ryb, też uważałem, że ten pH crash, to co oni robią w tej Ameryce, że to się dzieje, że im pH nagle spada i ryby padają.
ale jak zacząłem się bawić też z większymi rybami, to się okazało, że rzeczywiście może być taka sytuacja, że przy niskim buforze pH nagle spadnie w dół razem ze wzrostem metabolitów, więc na to trzeba uważać, żeby nie przesadzić po prostu z zakwaszeniem. A po drugie jeszcze też taka kwestia, że widziałem kiedyś tam na którymś forum, że ktoś testował ocet jako zamiennik dla aldehydu glutarowego, czyli jako zamiennik karbo dla roślin, no bo to jednak dalej to clue w tym podawaniu octu jest po to, żeby dać ten węgiel organiczny bakteriom. No i oprócz tego, że skorzystają bakterie, no to teoretycznie mogą też skorzystać rośliny. Więc jeżeli ktoś ma akwarium roślinne, to też o tym może pomyśleć. A stracić gluny. A to dodatkowo. Tak, dokładnie. Słuchajcie, kolejne pytanie. Uprzedzam, że te niektóre pytania będą dziwnie napisane i dziwnie przeczytane. To samo przez się rozumie. Dlatego nie miejcie do mnie pretensji, tylko czytam. Dobra. Kiedy podawać wodę? Kiedy mogę węgiel aktywny oczyścić wodę? Bo do info ze sklepu jestem nieprzekonany. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za odpowiedź. Akwarium 240 litrów, 3 zbrojniki, duże, 3 małe, 5 dań. No, powiem. Węgiel dopiero 7 dnia po tej ostatniej dawce, tej pierwszej, czyli drugiej. No i generalnie też kwestia taka, że tak naprawdę w przypadku tam metronidazolu, to ten metronidazol i tak, ja bym się nie zdziwił, jakby on po podmianie wody dodatkowo, no i po tym czasie, to ja bym się nie zdziwił, jakby on i tak już się rozłożył. No ale węgiel akurat nie zaszkodzi, tylko też taka kwestia, tu akurat nie widzę takich bardzo podatnych ryb z tego, co on tam wymienił, jednak no, trzeba pamiętać, że węgiel rzeczywiście no, działa cuda, jeżeli chodzi o wyciąganie różnych potencjalnie szkodliwych chemikaliów, albo rzeczywiście potencjalnie szkodliwych substancji, które powstają przy rozkładzie jakichś tam leków. Jednak problem polega na tym, że jeżeli mamy węgiel i ten węgiel jest w filtrze i on jest obmywany wodą, no to te mikrocząsteczki węgla mogą powodować na przykład u takich pielęgnic pawiookich albo u innych dużych ryb perforację linii nabocznej, a w rezultacie dziurawice. Więc generalnie węgiel super, tylko no bez przesady, no i nie, na pewno nie jako stały wkład do filtra, nie? No tutaj też trzeba pamiętać o tym, że węgiel trzeba aktywować, czyli zalać go wrzątkiem, bo nieaktywowany węgiel może wybrać cały tlen z wody i po zalaniu takiego kubełka z węglem może się okazać, że wam się uduszą w pół godziny wszystkie ryby w akwarium. To raz, a dwa, że ten pył, tak jak Patryk mówił, raz, że uszkadza linię naboczną, a dwa, że może powodować zapalenie torebek, łusek. No i po prostu wypadają rybom łuski. I to potem wygląda tak, jakby ryba się zderzyła ze ścianą. No tak wygląda dokładnie jak te ryby, które pływały we Wrocławiu w Afrykarium, bo one dokładnie na to chorowały. Kolejne pytanie. Znowu pojawiają się w tle krewetki Amano. Czy panowie rozmnażali krewetki Amano? Jeśli tak, to proszę o jakieś wskazówki, bo potrafię utrzymać larwy do 3 tygodni, do 3 tygodnia, a potem larwy po prostu giną. Jakieś pomysły. I to rozumiem, że tu chyba musi człowiek mieć już to wodę w akwarium już taką posoloną, bo jest możliwość wylęgu tych larw krewetek Amano w normalnej, słodkiej wodzie? Znaczy generalnie to one, jeżeli mamy te samice Amano nawet w akwarium ogólnym z jajami, no to nie jest tak, że one te jaja gubią czy coś. Te larwy się normalnie wylęgają nawet w słodkiej wodzie, bo one tak naprawdę w naturze one się wylęgają takim na pograniczu wody słodkiej i słonej przy ujściu rzeki, no i sobie spływają dalej do wody słonej. Więc one spokojnie potrafią przeżyć w słodkiej wodzie chwilę. Jednak jeżeli ktoś utrzymuje do 3 tygodni, no to na pewno już tutaj mamy sytuację, że ktoś pokombinował, dał tą słoną wodę i utrzymał. Ja bym podejrzewał, że może to być chociażby kwestia albo zbytniego nagromadzenia metabolitów, no bo tych larw, one ciągle rosną, to jest bardzo intensywny wzrost. No i jeżeli rzeczywiście dalej robimy takie same podmianki, jak robiliśmy wcześniej, ale biomasa przyrosła 3 albo 4-krotnie, no to może się okazać, że one po prostu zdychają przez zanieczyszczenia. A inna kwestia, no przede wszystkim, jeżeli chodzi w ogóle o jakikolwiek odchów morskich organizmów, no bo te Amano larwy, wiadomo, są morskie, a nie słodkowodne, to bardzo często problemem jest po prostu pokarm. Może się okazać, że to, co utrzymuje nam larwy młodsze, no już nie wystarcza, jeżeli mamy larwy starsze.
Więc generalnie no ja bym najpierw patrzył po prostu na parametry wody, a potem patrzył na pokarm, bo może się okazać, że nie dajemy jej wystarczająco dużo. To jest bardzo częsty problem, jeżeli chodzi na przykład o podawanie mięsa ryb morskich rybom słodkowodnym. Jeżeli dajemy rybom słodkowodnym mięso ryb morskich, no to ono jest naprawdę idealne, fajne, bo jest w miarę bezpieczne, ale oprócz tego głównym clue jest to, że ma ono dużo mikro i makroelementów. Ale jeżeli byśmy karmili morskie stworzenia właśnie mięsem ryb słodkowodnych, no to w tą stronę byśmy bardzo szybko doprowadzili do niedoboru. Więc generalnie mi się wydaje, że parametry wody, a jak nie parametry wody, no to w takim wypadku karma może być niewystarczająco obfita, albo może brakować jakichś tam mikro lub makroelementów. Warto wspomnieć o tym, że no krewetki, nawet jako larwy, no mają ten swój pancerz zewnętrzny, no i one muszą z czegoś go zbudować, nie? Więc tutaj warto sobie w ten sposób spojrzeć, że może czegoś im brakować w diecie. No, u mnie za mano, ja się bawiłem na studiach trochę w rozmnażanie. Efekt był bardzo skromny, bo tam parę sztuk wychodziło, ale jednym z takich problemów podczas odchowu było to, raz, że się rozwarstwiała ta woda morska, bo przez to, że było zbyt małe mieszanie, a za mocno nie można mieszać przy larwach amano, bo one po prostu się pozabijają, zderzając się one ze sobą, no to mi się rozwarstwiała woda morska i robiła się u góry warstwa słodka, a na dole bardzo słona i one po prostu zdychały przy przechodzeniu z faz, bo po prostu różnica parametrów była słona. Tak jak Patryk mówił, z metabolity to też była przesrana sprawa, bo pokarm po jakimś czasie umierał i się zatruwała woda od tego. Na podmianki to jednak były mocne wahania parametrów. No i też badanie przy tak małych zasoleniach po prostu tych parametrów, żeby one były takie same przed podmianką i po podmiance, no jest dosyć utrudnione. No jest, nie jest to łatwa sprawa takie amano zrobić, zwłaszcza w warunkach domowych, gdzie nie dysponujemy laboratorium, które nam dobrze zbada wodę, tą, na którą podmieniamy i tą, która jest podmieniana, bo tutaj to robi różnicę. No i dwa duże wahania pH. Mały zbiornik, no to też jeśli podajemy fito, no to wahania pH są bardzo, bardzo, bardzo duże, zwłaszcza jeśli świecimy jeszcze słońce na takie krewetki amano i pH też potrafi wykończyć te amanki. Także powodów śmierci amano myślę, że jest dużo i po prostu, ale też na pocieszenie powiem, że tych procedur rozmnażania amano w internecie, jak sobie poszukacie, to jest całkiem dużo i można znaleźć gotowe artykuły od A do Z, jak to zrobić. Nie tylko amatorów, ale też firm, które się tym zajmują, że tak powiem, profesjonalnie. Jak ktoś chce się bawić, ma fundusze i może poświęcić na to kilka tygodni swojego życia, no to może się bawić. No, no tak czy siak, to chyba taki nie jest łatwy kawałek chleba, że tak powiem. Nie jest to łatwy kawałek chleba, no ale jak ktoś opanuje już amano w ilościach takich hurtowych, no to ma, że tak powiem, utrzymanie do końca życia dla siebie i dla całej rodziny. Dokładnie, bo to ryba w akwariach, szczególnie krewetka roślinnych, jest ryba, krewetka. W akwariach roślinnych ta krewetka jest naprawdę bardzo poszukiwana i to chyba jest jeden z pierwszych punktów jakby obsady każdego roślinnego akwarium. Amano jest też już na wyginięciu, dlatego w ogóle powstały te całe programy hodowli amano w Azji. One są głównie po to, żeby też część amanek po prostu wypuszczać z powrotem do wody, bo zostały one przełowione przez te firmy, które je sprzedawały. No i amanka już jest bardzo rzadką krewetką. No są, sami widzicie po cenie. Kiedyś krewetka amano tam kosztowała złotówkę czy 2 złote za krewetkę, a teraz krewetki amano chodzą w sklepach po 12 złotych. No to samo przez się mówi coś o sobie. I to jest dokładnie tak jak z tym panaką sutoni, która kiedyś też była najtańszą rybą dostępną z Ameryki Południowej, no ale została cała wyłapana z natury, no i teraz jest lipa i nie ma skąd brać i cena wzrosła dosyć dramatycznie, bo panaka sutoni jak kosztowała wcześniej tam 10-15 zł, teraz kosztuje po 2,5 tysiąca za rybę w zakupie w Ameryce Południowej, bo u nas są jeszcze droższe. No, także próbujcie, ludzie, próbujcie i co? Nawet Damian będzie od was brał, jak będziecie mieli dużo tego towaru. A teraz podobno nad morzem ktoś by dużo namnożył, bo mówił mi kolega z hurtowni z nad morza, że przyszedł do niego jakiś pan, który mówił, że te 100 sztuk rozmnożył w domowych warunkach i takie malutkie amany chciał mu sprzedać do hurtowni.
100 sztuk to już jest dużo, naprawdę. Powiem szczerze, że rozmnożenie 100 sztuk z tych 1000 czy 2000, które się wylęgają, to nie jest łatwa sprawa i uważam, że to naprawdę jest wyczyn. Trzeba pochwalić tego kogoś. Duże osiągnięcie, ale generalnie jeżeli chodzi o Amano, to było już trochę świrów w Polsce, którzy się z to bawili. Oczywiście tak jak ostatnio na tym live gadaliśmy, no problem polega na tym, że w Polsce no nie damy rady dogonić, jeżeli chodzi o kwestie kosztów utrzymania tego przy życiu. No i nawet tam utrzymanie przy życiu to pół biedy, ale wykarmienia, bo no jeżeli w Azji wystarczy zarzucić siaty na plankton i ten plankton sobie zbieramy do wyżywienia, a u nas trzeba wszystko hodować, przygotowywać wodę, bo nie możemy sobie wziąć wody tako po prostu z morza, bo na Bałtyk to wiadomo jest tam średnio słony, no i też zanieczyszczony bardzo mocno, no to generalnie to finansowo ciężko mówić o opłacalności, jednakże no to jest na pewno bardzo fajne wyzwanie, no i to bardzo poszerza nam horyzonty akwarystyczne i to mi się wydaje być takie bardzo ciekawe w tej akwarystyce, że nawet jeżeli mamy taką osobę, która jest geniuszem w swojej dziedzinie i dajmy na to siedzi w tych tęczankach albo w pielęgnicach, no i tam już wie wszystko, no to ona wychodzi nagle na chociażby ryby konserwowate albo właśnie krewetki, no i się okazuje, że tak jak w swojej dziedzinie mnożyła wszystko co najtrudniejsze, no to dostaje taki jakiś prosty gatunek, który często się nawet będzie mnożył w akwarium ogólnym, tak po prostu, no i się okazuje, że on tego nie potrafi, więc to na pewno jest mega fajne. Jeżeli ktoś ma ochotę, no to polecam, bo to kwestia rozwinięcia swoich umiejętności, no i zdobywania wiedzy, bo to zanim my dojdziemy do tego, co robimy źle, co robimy nie tak, no to przejrzymy tyle informacji, że no na pewno tam wpłynie pozytywnie na nas samych, nie? Więc to polecam, polecam. A sama hodowla pokarmu też nas, jeśli już to opanujemy, no to tak. Otwiera nam tutaj możliwości na hodowlę takich krewetek morskich jak Glesmata albinensis, bo to jest krewetka, którą też się w sumie nie tak trudno robi. Ja Glesmaty też swego czasu rozmnażałem. Czy tam te Glesmaty na Aiptazję, czy ewentualnie tory, które już w ogóle są mega łatwe, bo łatwo wykarmić larwy jest w przypadku tego gatunku. No tylko tutaj kwestia jest też wielkości zbiornika do odchowu i problemów z zawieszeniem w toni tej larwy, bo zawiesić larwę w toni tak, żeby ją nie zabić, to nie jest łatwa rzecz. W naturze mamy prądy morskie, takie rzeczy, które te larwy w sposób naturalny unoszą i zapobiegają przed nie wiem jak to powiedzieć, no przyklejeniem się gdzieś przed osiadaniem i upapraniem się w jakichś paprochach zgniłego jedzenia, a w takim akwarium, gdzie niekoniecznie musimy dawać tyle tego jedzenia, ile one zjedzą, czasem jest go więcej, czasem się coś psuje, zawiesić to w toni, to naprawdę nie jest łatwa rzecz. To są bardzo, bardzo trudne rzeczy, no ale jak to się już opanuje, no to tak jak ten kolega, który morskie tutaj nam zwierzaki pod łodzią gdzieś tam w tym niedaleko Sulejowa mnoży w dużych ilościach. Widać, że się da i że jak ktoś ma zacięcie, to można to robić i po prostu są fajne rezultaty. Ja bardzo mu kibicuję, bo dla mnie to jest mistrz, że tak powiem, wykonywania domowym sposobem rozmnażania ryb. Jak ja patrzę na te jego wszystkie systemy do rozmnażania ryb, to naprawdę to jest tak pomysłowy człowiek, że aż nie wierzy. No bo generalnie też trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o taką akwarystykę, nie, która ma ładnie wyglądać w salonie, tylko akwarystykę, gdzie mówimy tutaj o hodowli zwierząt, no to no bycie złotą rączką to jest podstawa, bo bardzo często jest tak, że mamy jakiś system, który rzeczywiście jest komercyjnie dostępny, ale on jest albo bardzo drogi, albo jest dostępny tak naprawdę z tego powodu tej swojej ceny tylko i wyłącznie dla tych właśnie największych hodowli albo uniwersytetów, albo innych takich placówek publicznych. Albo może się okazać, że jeżeli mamy takie systemy, które są dostępne dla przeciętnego Kowalskiego, no to one, pomysł może być genialny, tak jak chociażby z tymi Marina Breeding Box, czyli takimi kotnikami zawieszonymi na zewnątrz akwarium, ale się okazuje, że wykonanie jest takie, że dużo jest do poprawy, więc najlepiej rzeczywiście być złotą rączką, popatrzeć jak inni robią, a potem próbować tą własną rękę zrobić sobie własne rozwiązanie skrojone pod siebie. No i to też jest takie clue jak dla mnie, że fajne jest to w akwarystyce, że no rozwija ona nie tylko nasze umiejętności, naszą wiedzę na temat biologii, ale też tak naprawdę i majsterkowania, i bardzo wielu innych dziedzin, no chociażby jak się chcemy dowiedzieć co gdzie żyje, no to i geografia i w ogóle, więc to jest na pewno fajne.
No i też ciężko się zabierać za hodowlę ryb, zwłaszcza bez wielkiego budżetu, jeżeli sami nie potrafimy sobie zrobić połowy rzeczy, w których będziemy te ryby utrzymywać. No tak, trzeba być hydraulikiem, elektrykiem i jeszcze 10 innymi rzeczami, żeby po prostu każdemu po kolei nie płacić. Albo chce się być wygodnym i żeby ktoś zrobił, to trzeba becelować i na to zarabiać. No. Nie ma nic za darmo. Słuchajcie, ostatnio właśnie Damian mi opowiadał i właśnie też na Facebooku pokazywał, że te nasze tutaj audycje zdobywają coraz większe grono zwolenników, ludzi, którzy poważnie się zajmują akwarystyką i mówią, że te nasze właśnie programy bardzo im się podobają, bo są bardzo merytoryczne. I tutaj może taki film kiedyś właśnie trafi do tego gościa, który rozmnaża te krewetki Amano i zgodzi się kiedyś, nie wiem, na jakiś wywiad albo po prostu przyjdzie kiedyś na nasz program i po prostu napisze w komentarzu, jak on to robi pokrótce. Ja ci powiem, Sławku, że ja nawet poszedłem w myśleniu w tym temacie o krok dalej, bo myślałem, czy nie zrobić konkursu na rozmnożenie najciekawszego zwierzaka wodnego, no takiego konkursu corocznego organizowanego dla Polaków. To by był niezła siła napędowa na mnożenie gatunków, tylko próbowałem jakoś to wymyślić skalę, wobec której by było to oceniane i powiem ci, że naprawdę jest to ciężki orzech do zgryzienia, ale myślę, że to jest rzecz, którą warto by było przemyśleć i zrobić taki konkurs nawet dla samej satysfakcji. Tu nie chodzi nawet o nagrody, bo nagrody można zawsze wymyśleć, ale po prostu... Ja nagrody mam już w razie czego. Ja mam jedną firmę, która jest chętna, ostatnio nawet rozmawiali ze mną, że jeżeli chciałbyś, to mogę dać nagrody media filtracyjne. Jeszcze może jakieś inne firmy się zorganizowało, ale tak powiem ci, Damian, za bardzo nie wiem, jak to moglibyśmy zweryfikować. Co, byś jeździł po domach i byś sprawdzał? Wystarczą zdjęcia, no jak ktoś poda zdjęcia larw, zdjęcia podrostków i zdjęcia ryb, które odchował, no to nie można ukraść w internecie takie coś? No można. Ale to by chyba, bo jesteśmy poważnymi ludźmi i chyba nikt by tutaj nie oszukiwał. Ale że temat naprawdę pierwsza klasa. Bardzo mi się podoba. I jak chcecie na kanale tutaj moim, to możemy to zrobić jak najbardziej. Ja bym powiedział, że bardzo właśnie, jeżeli chodzi o takie konkursy i takie podejście właśnie, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozmnażanie rzadkich gatunków, to bardzo rzadko idzie w korelacji z jakimkolwiek. Ten sukces hodowlany nie idzie w korelacji z sukcesem finansowym, bo tak naprawdę te gatunki rzadkie mnoży się dla własnej satysfakcji, bo no to nie są gatunki, które można komercyjnie hodować i sprzedawać. To wystarczy spojrzeć na sam fakt tego, że jeżeli mamy takie, w większości wypadków, jeżeli mamy takie naprawdę duże hodowle komercyjne, no to one zajmują się masówką, która rzeczywiście schodzi tydzień w tydzień, bo są to ryby, które muszą być na każdym sklepie zoologicznym, prawda? Jednakże bardzo mnie właśnie interesowało i ciekawiło to, jak to wygląda na przykład w Ameryce albo w Anglii, gdzie tam te kluby akwarystyczne mają tak zwane Breeders Award i to są takie nagrody właśnie dla osób, które tam coś tam hodują. I tam zdobywa się punktację za każdy gatunek, niektóre gatunki są bardziej, inne mniej punktowane. No i generalnie to jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo fajne, bo no, tam widać, że każdy próbuje, bo to wcale nie jest tak, że jeżeli mamy ryby jajożyworodne, no to one będą się mnożyły u każdego, no i to jest taka ryba, która mnoży się wszędzie. A jeżeli mamy te ryby, które składają ikłę, no to nagle jest bariera nie do przejścia. A mi się wydaje, że w Polsce tak ludzie myślą, że ryba, która składa ikłę, no jeżeli nie mówimy tutaj o zeberkach albo o pyszczakach, no to już jest dla kogoś z wielką głową od wiedzy, no i z kimś, kto ma lata doświadczenia. A prawda jest taka, że jest bardzo wiele gatunków ryb ikłorodnych, które są odpowiednie dla początkującej osoby, jednakże w Polsce wydaje mi się, że mało osób o tym wie, że one same mogłyby sobie się pobawić i potestować i spróbować zrobić, bo to nie chodzi o to, żeby odchować 1000 sztuk no i sprzedać to do hurtowni, tylko żeby odchować najpierw 5, potem 10, a potem 100 sztuk, no i mieć satysfakcję, że hej, opanowałem ten gatunek w mniejszym lub większym stopniu. No i generalnie właśnie bardzo żałuję, że u nas w Polsce że nie ma czegoś takiego jak właśnie ten BAP, czyli Breeders Award Program, gdzie ludzie są nagradzani w jakiś tam sposób punktami, mogą sobie zdobywać właśnie jakieś tam oznaczenia.
jeżeli będą mnożyć jakieś tam gatunki, bo tak naprawdę jest bardzo wiele gatunków, które nawet osoba początkująca rozmnoży, a są one i porodne, no chociażby takie kardynałki chińskie. Więc generalnie ja żałuję, że w Polsce czegoś takiego nie ma. No i mi się Patryk, wydaje, że... zrobimy to, nie martw się, zrobimy to. Ja już do tego mówię, bardzo mega super pomysł. I warto to by było kiedyś pociągnąć. No musimy się dokładnie zastanowić jeszcze we trójkę. No bo tak jak Patryk mówi, no są nawet gatunki żyworódek, które są mega trudne. Ja mam teraz te Ateniobiusy. A co byście powiedzieli, jakby na przykład... Dostałem zoo i one są mega trudne. Mi dopiero się kilka sztuk urodziło, a mam już prawie rok. A co byście powiedzieli, jakbyśmy na przykład zrobili takie ogłoszenie, żeby ludzie po prostu robili... filmy z tego, z całej tej hodowli tego, tych gatunków ryb i na koniec my oceniamy, znaczy patrzymy i tam mówicie... Możemy to zrobić do grudnia. Myślę, że to jest taki realny czas, gdzie już można coś fajnego namnożyć. Czy pełny rok potrzebujemy na to? Myślę, że do grudnia powinno starczyć już czas na to, żeby odchować jakieś tam gatunki, bo tu nawet nie chodzi o to, żeby rozmnożyć ryby, które się już rozmnożyły u nas, choćby to był fajny też sukces, ale samo rozmnożenie też już jest fajne, tym bardziej, że no nie ukrywajmy, hodowców jest coraz mniej w Polsce, ta dziedzina życia w Polsce naprawdę kuleje, bo cena energii wszystkich morduje. Jeśli zastymulujemy tym samym to, że będzie w Polsce więcej hodowców, to tam akwarystyka też może zacznie jakoś kwitnąć. Słuchajcie, tutaj właśnie na tym zależy też, żebyśmy od czasu do czasu właśnie z takimi fajnymi pomysłami wychodzili do ludzi i od dzisiaj oficjalnie ogłaszam konkurs. Nie martwcie się, na pewno będą bardzo ciekawe nagrody. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że zrobię kiedyś taki kompaktowy, krótki film, w którym opowiem, jakie są zasady, co trzeba zrobić i możliwe, że już nawet będziemy wiedzieć, jakie tam będą nagrody, ale mi się wydaje, że no nagrody na pewno będą, ale jakie dokładnie to nie. Po prostu ludzie, którzy rozmnażają ryby, muszą teraz brać w swoje dłonie telefony, kamery, wszystko to, co nagrywa i robić filmy z każdego tam etapu tego rozwoju tych ryb i wtedy tutaj nasi eksperci, którzy piszą się na ten konkurs i będą oceniać level trudności, Patryk i Damian, Patryk też będzie, nie? Znaczy generalnie mi się wydaje, że ja nie mam co tutaj komuś nagrody zabierać teoretycznie, bo byłaby taka szansa. Ja mówię, żebyś był... Nie, bo wy z Damianem to raczej nie będziecie brać w tym konkursie udziału. No tak, właśnie o tym mówię. Generalnie, Znaczy kolejna sprawa. Bardzo interesującą rzeczą, no bo właśnie jeżeli, tak jak mówiłem o tych amerykańskich, angielskich klubach, to ze znajomymi właśnie z Anglii sobie pisaliśmy, no i podrzucili mi jedną z tych stron klubów akwarystycznych angielskich, no i się śmialiśmy, bo się okazało, że z samych gatunków Apistogramma, bo tam za każdy gatunek Apistogramma było bodajże 5 albo 10 punktów, no to z samych gatunków Apistogramma ja już miałem najwyższe odznaczenie, więc generalnie... Poza zasięgiem byś był konkurencji. Ja wam powiem, że ja bym jednak był za tym, żeby tutaj wszyscy mieli do tego dostęp, nie tylko ci, którzy są amatorami kompletnymi, tylko każdy i po prostu dla tych, którzy to robią, że tak powiem, półzawodowo, zrobić nawet takie, że tak powiem, przypinki, no to, jak to się nazywa, takie wiesz, nagrawkę. Albo bryloczki po prostu do kluczy, gdzie by były po prostu jakoś te osoby, że tak powiem, docenione poprzez wyróżnienie, że osiągnął tyle i tyle w akwarystyce, rozmnożył tyle i tyle gatunków w tym roku bieżącym albo przez jakiś chociaż tam nawet, czas. Chociaż nawet, nie wiem, jakiś dyplom, tak? Taki, no, czy nawet dyplom, bo tutaj nie chodzi o tak naprawdę o nagrody, bo nagrodą jest samo rozmnożenie. Potraktujmy to jako zabawę. A ja tak naprawdę no, postaram się o jakieś tam nagrody, ale wiecie, o co chodzi z tymi konkursami? Ludzie... Ja właśnie chciałem dokończyć, jeżeli chodzi o kwestię oceniania, kto ma jaką jakby
czyje osiągnięcie jest najważniejsze i najwięcej warte. To problem polega na tym, no, że jeżeli chodzi o akwarystykę, to ludzie myślą, że no, to jest matematyka. No i jeżeli mamy odpowiednio odkarmione tabelaki, rozdzielimy, no dajmy na to, jeżeli mówimy o kąsaczach, rozdzielimy odpowiednio tabelaki samce, samice, mamy je odpowiednio odkarmione, wrzucimy je do dobrych parametrów. Słońce zacznie świecić o dobrej godzinie, tak żeby rzeczywiście był teraz ta stymulacja tym porankiem. Dorzucimy nawet jakiś stroboskop, albo po prostu zrobimy to w idealnym momencie, kiedy będzie burza. No i że będziemy mieli sukces. No i tak to nie działa, bo niestety problem polega na tym, że bardzo często jest tak, że mamy osoby, które mają naprawdę trudny gatunek, ale akurat trafiła im się para, która jest ze sobą kompatybilna. I taka kompatybilna para nawet w średnich warunkach będzie się mnożyć, a ktoś, kto ma lata doświadczeń, trzyma te ryby naprawdę w idealnych warunkach, może trafić akurat takie dwa osobniki, które nie będą chciały ze sobą podejść do tarła, no bo jednak nie ma co tutaj patrzeć na zwierzęta jako na takie no, programy komputerowe, gdzie jeżeli damy im taki wkład, no to otrzymamy zawsze taki sam wynik. No nie zawsze tak jest. Zwłaszcza jeżeli mówimy o bardziej inteligentnych zwierzętach, no bardziej inteligentnych rybach, chociażby tych pielęgnicach. Bardzo często jest tak, że mamy osobę lajka totalnego, który dostanie akurat parę, która jest bardzo zgodna i będzie chciała się mnożyć, no ona będzie się chciała mnożyć. A mamy osobę, która zjadła na tym zęby, a dostanie takie ryby, które mnożyć się nie chcą. No i tutaj nieważne, co on zrobi, no to dalej tego sukcesu nie będzie. Więc generalnie to mnie jedynie tak mierzwi. I też no mówię, jeżeli chodzi o kwestię punktacji albo nagród i tak dalej. Ale wiesz, to chodzi wszystkiego trzeba szczęścia, nie? Tak, to znaczy chodzi głównie o satysfakcję i nie ma co tutaj mówić, że hej, rozmnożyłem ten gatunek, to już jestem specjalistą. No jeżeli mamy tutaj rzeczywiście osobę, która rozmnożyła 10, 20, 100 gatunków, które są uznawane za trudne, to wtedy mówimy tutaj o umiejętnościach, ale jeżeli mówimy o takich pojedynczych strzałach, no to tutaj zawsze mogło być ten promień szczęścia, że rzeczywiście trafił ktoś na kompatybilną parę. I to też jest kolejna ciekawa sprawa w akwarystyce, która też mnie bardzo satysfakcjonuje, że rzeczywiście bardzo dużo zależy od tego, no po prostu jak nam los zażyczy, że tak powiem. No i rzeczywiście zawsze jest ten moment, gdzie trzeba kombinować, drążyć głębiej, bo może się okazać, że nasz kolega ma te same ryby co my, ale trafił na bardziej kompatybilną parę i on jej mnoży bezproblemowo, a my musimy tutaj wejść w najgłębsze tajniki i największe sztuczki, żeby zrobić to samo. No i się okazuje, że rzeczywiście no właśnie takie gatunki, takie zadry, takie drzazgi, które powinny się mnożyć, a się mnożą, są najlepsze dla nas, bo rzeczywiście nas z takiego marazmu wyciągają, no i wtedy my chcemy walczyć i rzeczywiście no wszystko na tip-top ogarnąć, więc to jest na pewno ciekawe i fajne dla nas, jako dla osoby, która się tym interesuje, dla której to jest dodatkowe doświadczenie. Jednakże, no mówię, to widzę taki problem, że takie konkursy, takie rzeczy trzeba traktować jednak jako bardziej jako zabawę, jakoś takie oznaczenie symboliczne, niż jako coś poważnego, no bo mówię, to są dalej żywe stworzenia i ciężko mówić nam tutaj o matematyce. Myślę, że na 1000 fajnych bryloczków znajdziemy sponsora, nawet ja mogę zasponsorować, jak już nie będzie żadnych sponsorów, trudno, poświęcę się. No jak nie, no wiesz, chodzi o to właśnie, już miałem dokończyć wam, chodzi o to, że no, jak się robi konkurs, kiedyś robiłem konkurs i naprawdę z nagrodami za grube 1000 złotych, no i ludzie, przeważnie tutaj na marginesie powiem, ci, którzy przegrywali te konkursy, mieli mi za złe za to, że po prostu jakby oni myśleli, że firmy, które dadzą jakieś tam środki na ten konkurs, po prostu będą anonimowe, że po prostu na przykład za pierwsze miejsce jest filtr, ale na przykład już nie powiem jakiej firmy, ba, nawet nie powiem jakiej marki, ani jaki model przykładowo, nie? Wiesz o co chodzi mi, bo wiecie o co mi chodzi, bo to takie to jest śmieszne, że na przykład ludzie mają problemy, na przykład, że ktoś organizuje konkurs, ktoś inny daje na to pieniądze albo na przykład swój towar, a później ludzie dziwią się, że na przykład ja mówię, ta i ta firma zasponsorowała nagrody dla miejsca pierwszego. No, bądźmy poważni, no po prostu każdy, no wiadomo, nawet Damian
jak zasponsoruję bryloczki, no to będę musiał powiedzieć, bryloczki zasponsorował Damian, który prowadzi sklep przy ulicy Niemcewicza 24 w Łodzi z rybami. No niestety, ludzie, no takie są prawa. No i wypadałoby nawet z grzeczności powiedzieć samej i nie ma na co się tutaj obrażać. Taka jest prawda. Ja, słuchajcie, jeszcze a propos tego konkursu, to zrobię taki film kompaktowy, bo my tu za dużo dzisiaj marudzimy na ten temat, bo pytania czekają, a my nie odpowiadamy, a już godzina. No to najwyżej przedłużymy. To jest ważna sprawa, bo naprawdę możemy rozbujać tym sposobem akwarystykę w tym roku, a to jest naprawdę ważna rzecz z tego względu, że ja dzisiaj właśnie w czwartek dowiedziałem się, że kolejny hodowca zamyka hodowlę. Naprawdę w Polsce jest coraz Damian, mniej hodowców. Mam na piątą rano do pracy. Coraz mniej profesjonalnych hodowli i ludzi, którzy się tym zajmują. Jeśli nie będzie nowych, no to nie będzie akwarystyki, no zwyczajnie. Jestem naprawdę za tym, bo mega żeś teraz pomysł wymyślił. Nieraz a Patryk jeszcze nam powie... Rzadko kiedy to powiem, ale nieraz coś wymyślisz fajnego. Patryk nam jeszcze powie, jak to zerżnąć już z innych krajów i już mamy, że tak powiem, konkurs gotowy. To musimy po prostu pogadać sobie nie na wizji, tylko tak o sobie. Ja tutaj pozapisuję wszystkie wytyczne, pyknę film o tym, bo podejrzewam, że to może być faktycznie jakiś zaczątek czegoś większego w polskiej akwarystyce. I fajnie, żebym ja swoje tam połamane ręce, czy dłonie, jak to woli, do tego dołożył i pewnie wy też byście chcieli. Tym bardziej, że w Polsce jest kim to robić, bo naprawdę jest dużo osób, które mnożą, a jeśli będą miały motywację w postaci współzawodnictwa, to mogą być fajne efekty tego i chociażby Czechom utrzemy nosa i na koniec roku będziemy mogli się pochwalić, co ciekawego u nas rozmnożyliśmy. Tak. Słuchajcie, minęła godzina i w tym momencie jestem zmuszony powiedzieć, że jeżeli wam się ten film podoba, to niestety fajnie by było, jakbyście postawili łapeczkę do góry, bo chodzi o to, żeby ten film obejrzało jak najwięcej ludzi, bo fajne tutaj tematy mówimy. A jeżeli tych łapeczek nie będzie w górę dużo, no to po prostu film robi się niszowy i YouTube, a w zasadzie algorytm YouTube'a nie będzie promował tego filmu. Kolejne pytanie, kończymy już, bo żeśmy przeszli przez krewetki, przez konkurs, a pytania stoją, leżą i się śmieją. Człowiek pyta, witam, czy słyszeliście o filtrach ceramicznych z płytki, z glinki ceramicznej antybakteryjne? Używa ich Andrzej Nowicki do dyskowców. Jak tak, to proszę coś więcej. To są filtry ceramiczne, o filtrach ceramicznych z glinki ceramicznej, antybakteryjny. Znaczy ja wiem, co to jest, ale nie wiem, czy to w ogóle ma zastosowanie w akwarystyce, chyba że to po już bardzo ciężkich prefiltrach, bo ja nawet sam się interesowałem tym tematem. To są takie rurki, które działają selektywnie i przez taką rurkę ceramiczną przelatuje tylko woda, a ten syf, że tak powiem, zostaje w środku lub płynie dalej w rurce. No to trochę działa jak te filtry takie ze siatką zraszaną, co w oczkach są, że po prostu woda czysta przelatuje na drugą stronę, a syf zostaje w środku. Tylko myślę, że w akwarystyce bez zastosowania dużych prefiltrów, jeśli woda nie będzie naprawdę czysta, no to ten filtr się bardzo, bardzo szybko zapcha. Bo co by tu nie mówić, w akwarium jest tych bakterii całkiem sporo, zwłaszcza nawet w takiej toni wodnej. My ich nie widzimy, ale tego filmu biologicznego będzie dużo i podejrzewam, że długo to nie wytrzyma. No to mogę będzie... się mylić, ale myślę, że tak jest. Tu będzie chyba analogiczny problem, tak jak jest z ziemią okrzemkową, nie? Że tak naprawdę bardzo często taka ziemia okrzemkowa jest jednorazowa, bo to, co już złapie, to złapie, a potem to już się wszystko zablokuje, no i skończy się efektywność filtra. No tak, beton się robi. Na ziemi okrzemkowej było przez jakiś czas filtracja w akwarium w Gdyni, tam w tych dużych zbiornikach
co tam jest Ameryka Południowa na dole. No i te, co prawda, filtry tam u nich działały, ale tam taki piaskownik wypełniony ziemią mokrzemkową to miał pojemność ze 3 metrów sześciennych i zużywali pół akwarium na płukanie. W domowych warunkach myślę, żeby było ciężko zastosować te takie hardkory. Znaczy, kolejne pytanie. Jedziemy dalej. Słuchajcie, Ameryce Północnej, Południowej, w Gdyni, w Gdańsku będziemy mówić kiedy indziej. Bo tutaj ludzie czekają i wiecie, no muszę być trochę niemiły dla was, bo muszę tutaj porządku was tutaj nauczyć. Niemieckiego Ornungu! Spoko, więcej nie przyjdziemy, tak? Ornung muss sein. Tutaj pytają się, na pewno nie będziecie znali odpowiedzi na to pytanie. Rozmnażać glonojady i to zwykłe, te pospolite. Umicie chociaż w ogóle? Jak to się robi w ogóle? Trzeba nalać wodę. Chciałem to samo powiedzieć. To jest moją ulubioną odpowiedź do mnożenia tych podstawowych gatunków. Trzeba nalać wodę. Niekoniecznie ciepło. One nie wyłażą z wody jak te krokodyle? Wyłażą. Ja powiem szczerze, że z takich ciekawostek to akurat glonojady potrafią wyleźć z wody. Pamiętam, ja byłem tego świadkiem, Patryk, naprawdę, sorry, że ci przerwę, ale ja byłem świadkiem tego, jak mojej żony kuzyn, ja miałem to chyba, nie wiem, z 16 lat, on miał chyba z 15 lat, pokazał mi swoje akwarium, a tam on miał w akwarium, nie wiem, 60 litrów chyba, pielęgnicę zebry z takim wielkim właśnie, w cudzysłowie, glunojadem i po prostu... One tak go nawalały, tego glonojada, że on po prostu wychodził na wierzch i śmiał się. Znaczy, ja pamiętam właśnie temat jeszcze za czasów, jak jeszcze fora internetowe istniały i miały się dobrze, no bo teraz to tak naprawdę, jeżeli chodzi o polskie fora akwarystyczne, no to ja wiem, że dobrze funkcjonuje forum, które współtworzę, cichlida.pl, ale oprócz tego no to raczej jest bieda, no i to wszystko przeszło na grupki akwarystyczne. W każdym razie ja jeszcze pamiętam za czasów, jak te fora kwitły, było takie forum akwarystyka.com.pl. No i to forum akwarystyka.com.pl, był tam właśnie taki temat, jak ludzie wrzucali ciekawe zachowania ryb akwariowych. No i pamiętam właśnie zdjęcia, no to ja nie wiem, ja wtedy chyba jeszcze w podstawówce byłem w ogóle. Pamiętam zdjęcia, jak ludzie wrzucali, jak czy to zbrojniki, zwykłe zbrojniki, takie Ancistrus SP, czy to jakieś otoski, wchodziły w górę kaskady. Wiesz, pod prąd wody, no i to, więc no, potrafią. Nie mówiąc już o tym, że są takie babki i są takie przylgi, które w naturze potrafią migrować w ten sposób w górę strumienia, idąc po prostu po kamieniach w strumieniu wbrew prądowi wody. I też ktoś wrzucał na nasze właśnie forum cichlida.pl, wrzucał fotki, jak takie babki aklimatyzował i one mu wychodziły z wiadra podczas aklimatyzacji. Więc generalnie zdarza się, że ryba wyjdzie z akwarium i to nie wyskoczy, tylko rzeczywiście wyjdzie. Babki nawet z tej rodziny Cyceopterus to całkiem nieźle chodzą po suficie. To miałem okazję obserwować, bo taka babka wylazła mi z akwarium. No i na hodowli łaziła po suficie, bo one żyją na wodospadach, także potrafią chodzić w 3D. Te przyssawki, które mają na brzuchu, po prostu działają, kurde, jak super glue. I taka babka po prostu w 3D po prostu chodzi po wszystkim. Chodzące babki po suficie tylko u mnie na kanale. Słuchajcie, to może być dobry slogan reklamowy. Słuchajcie... No, trzeba pamiętać, żeby takie babki przykrywać albo ich nie kupować, bo kupowanie babek, które po dwóch dniach uciekną z akwarium, zwłaszcza jak się ktoś... po prostu zrobi zakalec z nich. No, można od razu ususzyć, wtedy się zaoszczędzi. Będzie na zawsze. Filtracja hamburska. To ja mam doświadczenie. Trzeba prać, czy nie trzeba prać? Ja powiem tak. Prać, czy nie? Jeżeli chodzi o filtrację hamburską, problem polega na tym, że filtracja hamburska najlepiej sprawdza się u mniejszych ryb. Ja mam też u większych ryb i większe zagęszczenie u ryb. I tutaj rzeczywiście czasami jest tak, że po prostu ten poziom wody za filtracją hamburską jest niższy niż poziom wody w akwarium. I to naprawdę, jak się spojrzy od boku, to na przykład może być różnica 10 cm. Ja mam napędzanie hamburgów powietrzem. No jak jest różnica 10 cm, to w przypadku powietrza problem polega na tym, że ten komin TLH już nie daje wady, no i trzeba prać. Tylko jak prać? Właśnie tu bym powiedział, że to jest bardzo ciekawa sprawa, że bardzo wiele akwarystów nie wie, jak płukać gąbki.
I to brzmi bardzo śmiesznie i to troszeczkę nawet brzmi, jakbym się chciał tutaj wywyższyć, ale prawda jest taka, że naprawdę dużo osób o tym nie wie, ale gąbki najlepiej po prostu mieć coś płaskiego, na przykład no, chociażby brzeg wanny i opłukiwać tą gąbkę, żeby ten syf z niej wyleciał, a nie ją wyciskać, bo jak wyciskamy gąbkę, to problem jest taki, że my niszczymy tą strukturę gąbki, ona się potrafi zapadać. Więc generalnie, jeżeli mamy hamburga, nie pierzemy go, ale jak widzimy, że poziom wody za hamburgiem spada i rzeczywiście jest zasypiony już na amen, no to musimy wyciągnąć. Wyciągamy wtedy tego hamburga, bierzemy go sobie, łapiemy za dwa kanty i opukujemy o coś płaskiego, no chociażby o ten brzeg wanny, żeby ten cały syf wyleciał. Na pewno go nie wyciskamy, bo jak będziemy go wyciskać, to po prostu zniszczymy strukturę gąbki. No i wiesz, raz będzie tak, że wyciśniemy go, będzie super czyściutki, super wszystko git, a potem się okaże, że on się nagle zapadnie. No i czemu się zapadnie? No zapadnie się z tego powodu, że my go ponaciskaliśmy, wycisnęliśmy go tak, że po prostu struktura tej gąbki jest zaburzona. Więc po prostu my go wypukujemy o coś płaskiego z tego całego syfu, a potem go wkładamy. No i dzięki temu zachowamy tą strukturę i dzięki temu rzeczywiście będzie on działał dalej. Ale tak z zasady, jeżeli chodzi o to pytanie, tak długo jak działa, zostawiamy w spokoju. Dziękujemy, bardzo wyczerpująca odpowiedź. Kolejne pytania. Ben tutaj będzie do mnie pytanie, to więc pierwszy raz będzie bardzo krótka odpowiedź, chociaż odpowiedzi mają być wyczerpujące i bardzo wam za to dziękuję, że tak mówicie, ale tutaj nasz czas goni, panowie. Tutaj Benny mówi mi, zarzuca mi, że ta Blixa japonika, która jest na środku tego akwarium, no to tak za bardzo nie pasuje. I tutaj mówię Benemu, że to mi się tak wydaje, a mi się wydaje inaczej. Że to później druga część tego pytania jest, że na tej firmy ADA, co tam dałem na konkurs, Balance of Nature, to tym bardziej, że ta Blixa tam nie pasuje. Ja mówię, że tam jeżeli patrzeć się na te wszystkie rośliny, to wszystkie są z jakichś innych biotopów i tak jak damy Blixę jeszcze jedną tam z innego całkiem biotopu, no to też nic nie zaszkodzi. Kolejne pytanie, na pewno też nie będziecie znali na nie odpowiedź. Tutaj pytają, jak rozmnożyć neony Innesa w akwarium 126 litrów i ma ten człowiek 10 sztuk. No to ja bym powiedział, że na pewno nie mnożyć w tym akwarium 126 litrów, tylko odłowić do akwarium tabliskowego. No i dodatkowo jeszcze pytanie, czy te neony będą zdatne do rozmnożenia. No właśnie. Jeżeli chodzi o neony Innesa, jeżeli chodzi o kibeski pandy, to mi jest zawsze przykre z powodu tych ryb, z tego powodu, że zarówno neony Innesa, jak i kibeski pandy pochodzą z zimnej wody, wysoko położonej geograficznie, w sensie no, w górzystym terenie, i tamta woda jest bardzo miękka, bardzo kwaśna i dosyć zimna. A akwaryści wrzucają je na kranówkę i to często ciepłą. No i się okazuje, że takie neony Innesa trzymane w wodzie kranowej, one po prostu będą bezpłodne, więc jest spora szansa, że nieważne jak będziemy kombinować, nic z nich nie będzie. Ale jeżeli chodzi o mnożenie neonów Innesa, to akurat mnożenie neonów Innesa nie jest aż tak trudne jak mnożenie neonów czerwonych. Jest to łatwiejszy gatunek, tylko że nie liczyłbym na rozród w akwarium ogólnym, a raczej tak wytłumaczę od razu. Na pewno, jeżeli mamy dobre warunki, jeżeli mamy kwaśną wodę, mamy czystą wodę, miękką wodę, to one będą się wycierać. Tylko ikra neonów jest upierdliwa pod tym względem, że ona jest taka, że nie lubi słońca, nie lubi światła. Jeżeli mamy akwarium ogólne, nawet jeżeli one się będą wycierać, bo w dobrych warunkach one będą się wycierać, no to z tej ikry nic nie będzie. A nawet jeżeli coś będzie z tej ikry, bo wpadnie akurat taki zaułek, gdzie będzie dobrze natleniona woda, będzie ciemno, no to nawet jak ona się rozwinie, to larwy zostaną zjedzone. Więc na pewno nie ma co liczyć na odchowanie większych ilości niż pojedynczych sztuk takich kąsaczy, bo też kolejna sprawa, jeżeli chodzi o neony, ludzie myślą, że to są takie bardzo łagodne, fajne rybki. No ale ja teraz mam takie akwarium ozdobne z neonami czerwonymi i ja widzę, jak one się zachowują. Normalnie samce walczą o terytorium. Więc generalnie neony, czy to Innesa, czy czerwone, czy simulanse, to są piranie tylko w pomniejszeniu. I nie ma co liczyć na to, że w akwarium ogólnym coś tam się odchowa. A jeżeli coś się odchowa, no to odchowają się pojedyncze sztuki. Jeżeli chcemy odchowywać na większej ilości, no to tylko wyłącznie zabawa w rozdzielenie płci samce-samice, podkarmienie ich, no i odchowywanie, rozmnażanie w akwariach tabliskowych. A jeżeli chodzi o takie pojedyncze sztuki, no to po prostu zapewnić im dobre warunki od początku, kwaśną, dosyć zimną i miękką wodę,
No i czekać, pojedyncze sztuki same przybędą. Jeżeli chcemy, żeby one się pojawiały, żeby się mnożyły na duże ilości w akwarium ogólnym, w niezbyt dobrych parametrach, to na to nie ma co liczyć po prostu. Dobra, kolejne pytanie. Tu też takie ciekawe dość pytanie, bo tutaj człowiek pyta w ten sposób. Jaką rybkę polecacie do redukcji na rybku głupika? Fajnie by było, gdyby równocześnie nie redukowała krewetek. Czy jest jakaś taka rybka koszerna, która zjadłaby głupika, a już krewetki nie zjadła? Myślę, że wszystko to, co zje głupika, to jest je małą krewetkę. Właśnie, bo to właśnie chciałem powiedzieć, chciałem dać się wypowiedzieć Damianowi, bo ostatnio troszeczkę tutaj się rozpanuszyłem w tych ostatnich paru pytaniach. Jednak problem polega na tym, że dużo osób, jeżeli chodzi o kwestię tego, co zjada krewetki, a co nie zjada krewetek, co można trzymać z krewetkami, czego nie można trzymać z krewetkami, problem polega na tym, że tak naprawdę każda ryba zje krewetkę świeżo po wylęgu. No i to tylko chodzi o to... Jak się w gębie zmieści, to znaczy, że... Tak, tak, dokładnie tak. Więc generalnie możemy mówić o rybach, które nie będą uszczuplać znacząco do ich populacji krewetek. Jednakże, no, nawet jak one nie będą tykały dorosłej krewetki, no to młodą krewetkę na pewno zjedzą, zwłaszcza taką L1, taką świeżo po wylęgu. Więc generalnie na to bym nie liczył, ale tak idąc bardzo, ale to bardzo upraszczając, można by celować w coś, co ma pysk umiejscowiony wysoko, w coś, co będzie polować rzeczywiście raczej w organizmy, które żyją wyżej niż niżej. No, chociażby jakieś szczupieńczyki karłowate. Tylko problem polega na tym, że jeżeli wpuścimy szczupieńczyki karłowate, no to szczupieńczyki karłowate wymagają kwaśnej wody, a już głupiki tej wody nie będą lubić. Więc generalnie no to jest taka porada, która teoretycznie ma sens, ale praktycznie no, średnio. Tak naprawdę no, chyba najłatwiej będzie po prostu co jakiś czas te głupiki wyłowić no i komuś tam oddać za darmo na karmę albo sprzedać za złotówkę na swojej grupie akwarystycznej swojej miejscowości. Jak rozmnażać żyworódki? W kotnikach siatkowych czy lepiej samice dać do małego akwarium z niskim poziomem wody i dużą ilości roślin, na przykład rogatka? Żyworódek jest całkiem sporo gatunków i każdy ma inną strategię. Jedne żyworódki rozmnażają się w mule, inne żyworódki rozmnażają się w roślinkach, a jeszcze inne żyworódki w otwartej toni. Damian, tutaj... chyba chodzi o to takie pospolite gatunki. Mi się wydaje głupik, nie wiem, może mieczyk, molinezja. No. Najlepiej jest używać koszy tarłowych, ale też nie ma co przesadzać się z małymi koszami, tylko raczej używać dużych koszy tarłowych. Ewentualnie jest taka druga metoda, która też jest czasem stosowana na hodowlach, to są odwrócone kosze, czyli ryby pływają na zewnątrz kosza, a kosz jest albo w środku akwarium, albo nawet na dnie, gdzieś tam w centralnej części i w środku jest trochę mchu i te ryby, które się wylęgną, tam się chowają przed zjedzeniem. Tylko to jest metoda, która wiąże się z tym, że trzeba je później odławiać po urodzeniu. No wszystko zależy, kto se tam co wymyśli. No, ja już byłem na tylu hodowlach i każdy ma swój patent na rozmnażanie w tych. Są też takie akwaria w kształcie waginy, takie V, z takim wklejonym szkłem i po tej stronie, że tak powiem, gdzie jest kąt rozwarty, mieszkają sobie żyworódki, a w tej, gdzie jest kąt ostry, pod wpływem prądu wody przepływają młode wylęgnięte i to też działa. No ilu akwarystów tyle pomysłów na rozmnażanie ryb? No naprawdę tutaj ogranicza nas tylko wyobraźnia w tworzeniu takich rzeczy. Są też takie akwarie, w które są wsadzone jedno w drugie i one mają takie właśnie ścięte te dno i szparę na środku, też są używane do rozmnażania żyworódek. No naprawdę tych rodzajów kotników jest tyle, że pół dnia by brakło na to, żeby to wszystko opowiedzieć, jak to wygląda. No to Patryk ja bym... na pewno też ma swoje jakieś patenty, nie? Znaczy generalnie ja bym właśnie chciał powiedzieć, że problem polega na tym, że tak naprawdę to, co działa dla nas, nie musi działać dla innej osoby, która ma, dajmy na to, nawet inny gatunek, inną odmianę. No i trzeba pokombinować, ale ja bym powiedział, że kosze rzeczywiście są spoko,
Tylko warto spojrzeć na to w tą stronę, że rzeczywiście jak mamy ten koszt, no to po pierwsze, żeby ta samica miała miejsce dla siebie, bo jeżeli mówimy o rybie żyworodnej czy jaju żyworodnej i ta samica jest w ciągłym stresie, bo żyje sobie w litrze wody, no bo ma tam 10 na 10 na 10 cm, no to może się okazać, że tego narybku nie będzie zbyt dużo, to raz, a dwa, może się okazać, że ten narybek będzie w takiej jakości, że mało co z niego odchowamy. Więc generalnie warto im dać ten koszt dosyć duży. I ze swojej strony ja bym powiedział, że można zrobić tak, żeby ścianki były otwarte, żeby narybek mógł uciec, ale żeby dno było stałe i dzięki temu, że dno będzie stałe, no tak, stracimy może część tego narybku, ale dzięki stałemu dnu będziemy mogli rzucić żarcie tej samicy i ta samica będzie mogła sobie pożywić bez obaw, że po prostu to wszystko ucieknie na dno nam tego akwarium głównego. No i będzie raz, że ta samica nie zje, a dwa, że będzie zanieczyszczać wodę. Więc generalnie mi się wydaje, że najważniejsze jest to, żeby utrzymać nasze tawlaki w dobrym zdrowiu, a to, że stracimy, dajmy na to 10 albo 20% na rybku, no to już pójdzie na straty, no i pójdzie na straty i tyle, ale przynajmniej nasze tawlaki będą w dobrym zdrowiu, no i rzeczywiście będą mogły sobie zjeść tyle, ile trzeba, no i nie będziemy niepotrzebnie zanieczyszczać wody pokarmem, który zleci na dno akwarium głównego, no i nic z niego nie będzie. Dobra, kolejne pytanie, bardzo ciekawe, ale tak powiem wam, że nie wiem, jak za nie się wziąć. No słuchajcie. Hej, mam temperaturę 28 stopni. Czy to jest dużo? Ja tutaj od siebie mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że to nie jest jego temperatura ciała, bo jak 28 stopni ma chłop, to możliwe, że hipotermia. Już niedługo będzie miał te 28 stopni, bo może mieć później znacznie mniej. Ale to niech prawdopodobnie tam chodzi o akwarium. No i tutaj do wszystkich tutaj teraz taka krótka informacja. Naprawdę, jeżeli piszecie te pytania, bardzo fajnie, ale napiszcie coś więcej. Co w tym akwarium jest, jak duże to akwarium, jakie zwierzęta, czy są rośliny, czy są ryby, jakie ryby. Bo tutaj jakby musimy ominąć to akwarium, jakby ominąć tą odpowiedź, bo no nie możemy się w żaden sposób do tego ustosunkować. 28 stopni będzie dobre dla przykładowo skalara, ale już mniej dobre dla jakichś zimnolubnych ryb, nie? To ja powiem tak, żeby Damian się wypowiedział na ten temat, że wszystko zależy od tego, jaką mamy obsadę i tak dalej, a ja na chwilkę uciekam, za chwilkę będę. No właśnie, tak jak Patryk powiedział, no zależy co tam pływa. No, jeśli są ryby, które są ciepłolubne, no to 28 im nie zaszkodzi. Jeśli ma tutaj pan czy pani jakieś tam badisy, dario czy inne rybki, które lubią zimno, czy tam nawet pandy czy pigmeje, no to 28 to zdecydowanie będzie za dużo. Dobra, myślę, że idziemy do następnego pytania. Czy można przedawkować żelazo? Oczywiście, że można, zwłaszcza gdy potencjał w akwarium utleniający jest zbyt duży, to takie żelazo może uszkodzić skrzela. U ryb osadza się w postaci takiego ciemnego osadu, takiego błotka żelazowego na skrzelach i prowadzi do tego, że ryby się duszą. To tyle? No tak, no co tu więcej mówisz? Kupiłem młode skalary około 10 cm. Mają posklejane płetwy. Poza tym zachowują się normalnie. Co im dolega i jaki preparat zastosować, Damian? To już nie takie małe skalary. 10 cm to już mogą się zwyczajnie tłuc. Jeśli jeden tam stroszy płetwy, to reszta po prostu obskakuje, że tak powiem. Ja nie powiem, ja źle ci przeczytałem. Młode napisała. Ale no, czy to no, młode, to też w sumie nie aż takie młode też. No, 10 centymetrów to nie są takie małe skalary. Ja myślę, że one mogą się naparzać. To niekoniecznie musi być jakaś choroba. Trzeba obserwować, czy one jedzą, czy wszystkie jedzą, czy mają jakieś objawy typu dziury, ciągnące się odchody, odstające skrzela, niedomykające skrzela, zianie, dzióbkowanie, czy tam jakiekolwiek inne, no to są objawy chorobowe. No, jeśli one mają tylko złożone płetwy, no to może być zwyczajnie tak, że jeden skalar jest dominator, który se pływa po całym akwarium, a reszta się modli, żeby przeżyć, bo ktoś wpuścił 20 skalarów do akwarium 10 litrów, no i myśli, że będzie fajnie. No. Tutaj jest za mało informacji, to nie da się odpowiedzieć bardziej precyzyjnie na to pytanie. Mhm. Czy suszoną artemię dekapsułowaną można wylęgać? Nie można, ona jest już martwa. Jeżeli chodzi o dekapsulowaną artemię do wylęgu, no to ona musi być oznaczona jako dekapsulowana artemia do wylęgu. I taką też można kupić, ale wątpię, żeby ktoś kupił w Polsce, bo jest bardzo droga i nie wiem, czy nawet jest jakiś dystrybutor w Polsce. Generalnie taką suszoną artemię do wylęgu zwykle przechowuje się w solance po prostu.
Damian, często mówisz o higienie akwarium. Można jakieś rady, co robić, a czego nie robić, żeby... Jak ktoś jest bardzo ambitnym archeologiem, to na stronie Mega Akwaria są filmiki o tym, jak taką higienę w akwarium przeprowadzać na hodowli, o tym, jak odkażać dłonie między kolejnymi akwariami i całą resztę. Ja u siebie stosuję teraz obecnie błękit metylenowy połączony razem z siarczanem miedzi w dużej kaście, w której po prostu pukam ręce, siatki i wszystko inne, co trafia między akwariami. A dla takich akwarii, w których jest choroba, no to mam podchloryn sodu, no i piesiarczan do później neutralizowania tego, a potem i tak wszystko trafia do miedzi i do błękitu metylenowego, gdzie tam dobijam pierwotniaki i całą resztę. No przede wszystkim między akwariami trzeba odkażać w takich preparatach bójczych, czy nawet może być solanka. No tak naprawdę tych preparatów do odkażania jest bardzo dużo, tutaj ogranicza nas tylko wyobraźnia i to, jak dużo mamy czasu, bo niektóre preparaty trzeba opłukać pod kranem. Ja raczej preferuję takie, które po wyjęciu wystarczy, że tak powiem, strzepać i ich można używać do akwarium. A druga rzecz, rzeczy, które używamy do akwarium i chcemy odkażać, muszą być w miarę czyste. To nie może być tak, że taka siatka będzie usyfiona jakimś glutem, wyjęta z wody i to wrzucimy do odkażalnika na 3 sekundy i ona będzie już odkażona. Im brudniejsze przedmioty, tym dłużej trzeba je odkażać. Także tutaj raz, że czystość przedmiotów używanych wielorazowo nie mogą być zbyt upieprzone, a dwa, że po prostu rodzaj odkażalnika dobieramy do tego, jak mamy dużo czasu, jak mamy dużo zbiorników i jak mamy możliwość pracować, żeby się nie upieprzyć. No mi dam akurat błękit, nie przeszkadza, jak jestem cały jak smerf, trudno. Najwyżej ludzie na ulicy się dziwnie na mnie patrzą, że chodzę z niebieskimi oczami, czasem z niebieską buzią. Trudno, najwyżej w zimę jadłem jagody, jakoś przeżyję ich opinię. Dobra, no ja bym powiedział, jeżeli chodzi o właśnie dezynfekcję, to ja polecam każdemu najprostszy dezynfekant alkoholowy, nawet do rąk po prostu, jeżeli rzeczywiście grzebiemy pomiędzy bardzo różnymi akwariami, typu na przykład mamy pyszczaki z jeziora Tanganiki, albo szczelinowce, albo tam musztowce z jeziora Tanganiki, no i rzeczywiście potem wkładamy ręce do altumów, no to warto odkazać te ręce nawet najzwyklejszym takim żelem antybakteryjnym, które się zrobiły się modne podczas pandemii. I to naprawdę dużo może pomóc, bo nawet sam fakt tego, że to, że dany szczep bakterii nie jest szkodliwy dla jednej ryby, to nie znaczy, że nie będzie szkodliwy dla drugiej ryby, to raz. A dwa, no rzeczywiście nawet te pasożyty możemy, nawet jeżeli nie wszystkie, no to możemy je znacznie zredukować, bo to też nie jest tak, że jeżeli trafi jedno jajo tasiemca albo jedno jajo nicienia do akwarium, to nagle wszystkie będą chore. Tak naprawdę, no nawet jeżeli mówimy o ludzkich chorobach typu HIV czy coś, no to musi być tego źródła zakażenia więcej, żeby nasz układ odpornościowy sobie z tym nie poradził. Więc nawet taki głupi żel antybakteryjny może dużo pomóc teraz. A dwa, warto pamiętać o tym, że są takie choroby, które bardzo fajnym rozwiązaniem jest właśnie taki przesycony roztwór soli. Chociaż tam siatki mogą zdrowieć, no ale on jest tani, łatwy do wymiany, no i rzeczywiście można go używać. Tylko problem polega na tym, że bardzo często może się okazać, że mamy takie pasożyty, które są i słono, i słodkowodne, no i w takim wypadku taki pasożytniczy grzyb może w takiej solance przeżyć, nawet jeżeli będzie go troszeczkę dłużej trzymać. Więc generalnie to trzeba zawsze, tak jak Damian powiedział, patrzeć na to, co my to właściwie chcemy odkazić, no i jak bardzo nam o tym zależy. Na pewno lepiej jest uważać, jeżeli mamy 2-3 akwaria, kupić sobie oddzielny wąż do każdego akwarium, to nie jest duży koszt, a to dużo pomoże, bo znacznie łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. No i generalnie też warto pamiętać o tym, że po prostu to nie, nawet jeżeli będziemy mieli idealnie sterylne akwaria, to nigdy nie zapewnimy tego, że nie trafi tam żaden patogen, no bo nawet naprawdę wirusy można przenieść na suchej ręce, więc przede wszystkim, nawet jak mamy sterylnie, jak tylko możemy, to dbamy o jakość wody, o jakość pokarmu, bo zdrowa ryba wcale tak łatwo nie zachoruje. Dobra. No
No. I tutaj też dosyć tanim rozwiązaniem jest stosowanie siarczanu miedzi. On jest mega tani i bardzo skuteczny. I też on co prawda jest nietrwały, bo się po 2-3 dniach rozkłada, aczkolwiek ja kupiłem ćwierć kilo siarczanu miedzi takiego CDA już chyba ze 3 lata temu i do tej pory nie zużyłem nawet 1/5, a na hodowli mam sporo akwarii i co 2 dni go uzupełniam. Także starczy wam na pewno do końca życia jedna paczka. Jak wydacie 30 zł na siarczan miedzi, to resztę życia odkażanie macie z głowy. Tanimi sposobami można też pewne rzeczy załatwić. Tutaj ten sam człowiek, który napisał o tych 28 stopniach, napisał kolejne pytanie i nazywa się ten człowiek Wszystko to, co robię, i mógł jeszcze rozwinąć ten swój nick i napisałbym tak: Wszystko to, co robię tutaj na tym live'ie, pisząc te swoje pytania, robię źle, bo ponownie pytanie zadane, nie wiemy, wtedy nie wiedzieliśmy, jaki litraż tego akwarium jest, teraz mówi, że ma 10 neonków Innesa, 15 głupików Endlera, 5 Molinezji i 5 Danio i Kiryski i pyta się, czy tu dużo jest. No skąd mamy wiedzieć, czy jest dużo, skoro człowieku nie piszesz, jakie to jest akwarium. No bądźmy poważni. Czas to rzecz, którą tutaj musimy szanować. Dobra, jakie wasze zdanie jest na temat dodawania wody mineralnej do akwarium? Ciekawe tematy. Woda mineralna teraz lepiej rosną, ale... Woda mineralna teraz dosyć droga. Myślę, że już bardziej opłaca się jednak dodawać ten dwutlenek węgla. Ale to nie wiadomo, bo wiadomo, że to jeżeli w kontekście roślin, no to ktoś może na przykład pomyśleć, że CO2 i rośliny, okej, ale może jemu chodzi na przykład o te różne mikroelementy, które są tam w tej wodzie ukryte. Zwłaszcza w jakiejś wodzie Jana albo innych dziwnych eksperymentach. No i nawet nie ma o czym tutaj rozmawiać. No, wody jest tyle rodzajów, że tutaj raz, że zależy, jaką wodę się dodaje, bo można też narobić bałaganu i zblokować rośliny, bo dodamy dwutlenku węgla, a dodamy też innych substancji, które zablokują jego wchłanianie i nic to nam nie magnezu pomoże. Magnezu dodamy bardzo dużo, nie? No, można kombinować, ale też czasem po prostu nie ma sensu. No, tutaj nawet zwykła bimbrownia myślę, że jest lepszym rozwiązaniem niż kombinowanie z wodą gazowaną. No, a druga sprawa, że dwutlenek węgla też jest trujący dla ryb, tak jak już Patryk mówił na poprzednim live'ie, więc lanie w jakiejś kurde wody sodowej do akwarium może nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Znaczy, mi się wydaje, też jest w takiej wodzie nie... bardzo dużo tego CO2, nie? To nie jest... Mi się nawet wydaje, że to nie chodziło stricte o wodę gazowaną, tylko po prostu o wodę mineralną. No i tutaj ja bym tak powiedział, że ludzie myślą, że po pierwsze bardzo wiele wód, które ludzie myślą, że są wodami mineralnymi w sklepach takich typu Biedronka, Lidl czy jakichś innych marketach, wcale nie są wody mineralne, tylko są wody źródlane. I bardzo często może się okazać, że nawet jeżeli rzeczywiście trafimy na wodę mineralną, a nie wodę źródlaną, no to żyjemy w takim miejscu w Polsce, że ta woda nasza kranowa będzie bardziej zmineralizowana niż ta woda w butelce. No i wizja tego, żeby kupować wodę butelkowaną i wlewać ją podczas pomianki, no nie ma większego sensu. Powiem tak, nawet jeżeli ktoś by chciał zmiękczyć swoją wodę w akwarium i chciałby kupować gotową wodę destylowaną, no to przy obecnej cenie filtra odwróconej osmozy to jest zupełnie nieopłacalne. No i lepiej sobie zainwestować to 100 zł w filtr odwróconej osmozy i tak zmiękczać wodę. A jeżeli chodzi o nawożenie, to tak samo. Nie ma co inwestować, nie ma co kupować tych baniaków z wodą 5-litrową nawet, bo to i tak zbyt drogie. Lać po prostu nawet kranówkę, no i jak widzimy jakieś niedobory, no to wtedy nawozić. A jeżeli chodzi o dodawanie wody gazowanej, no to inna sprawa, bo z wodą gazowaną łatwo przesadzić, no i może się okazać, że generalnie często jest tak, że lepsze są złe parametry wody, ale stałe, niż nagłe skoki. Więc jeżeli będziemy dodawać taką wodę gazowaną, żeby zrobić dobrze roślinę, no to może się okazać, że ryby już nam tych skoków pomiędzy dobrym dla nich, odpowiednim poziomem CO2 a poziomem CO2, który następuje po dodaniu tej wody, no mogą one tego nie przeżyć, więc generalnie no nie ma co kombinować. Jeżeli chcemy komponować wodę od początku, no to kupić sobie najtańszy filtr odwróconej osmozy Euro 3 za tam 100 zł, a kupować destylki albo kupować minerałek, no nie ma sensu, szkoda pieniędzy.
No powiem wam, że właśnie ta woda, kiedyś taki robiłem eksperyment i ta woda gazowana naprawdę bardzo szybko podnosi poziom CO2 w akwarium. Mam akwarium 200 litrów i chcę zastosować protosol. Czy dawki wskazane na butelce są wystarczające? 10 ml na 50 litrów wody. Ile razy podawać i jakie dawki? I co ile dni? Jest ktoś? Jestem. Właśnie patrzę na to, co Zolek pisze u siebie, bo ja nie używam takich leków zabawkowych, bo to dla mnie to jest... No tutaj ja poniżej napisał tego... człowiek, Marcin, że protosol to jest bardzo słaby. Problem polega na tym, że nawet jeżeli, bo to nie jest tak, że producenci sobie z głowy wymyślają te dawki i tak dalej, jeżeli chodzi o dawkowanie tych leków, czy tam, tak jak w Polsce się mówi, preparatów pielęgnacyjnych. Problem polega na tym, że no obecnie, kiedyś wiadomo było, że na przykład lewamizol był super lekiem na nicienie. Obecnie wiadomo, że bardzo wiele nicieni jest uodpornionych na lewamizol i nawet ta dawka, która była podawana 10 lat temu, no już obecnie nie będzie wystarczająca. Więc problem polega na tym, że może się okazać, że ten protosol w dawce tej, która jest zalecana przez producenta, nic nie zrobi i to nie jest zła wola producenta i chęć wyciągnięcia od nas pieniędzy, tylko kwestia taka, że 5-10 lat temu taka dawka mogła wystarczyć, a obecnie już nie będzie wystarczająca. Jeżeli chodzi o leki akwarystyczne, zawsze trzeba pamiętać o tym, że bardzo często one mają dawkę 2, 3, 4 albo nawet i więcej razy mniejszą niż to, co jest zalecane przez hodowców, no bo niestety wszystkie drobne ustroje, i czy wielokomórkowe, czy jednokomórkowe, no obecnie się uodporniają na leki, no i no obecnie jest duży problem jest z lekoopornymi szczepami. Więc generalnie bardzo często jest tak, że taki lek rzeczywiście pomoże, ale trzeba go przedawkować zgodnie z instrukcją 5 razy na przykład nawet, żeby uzyskać jakiś tam sukces. Pomarańczowe zbrojniki ma człowiek i miał nadzieję, że mu się rozmnożą i no, życie pokazuje, że nie chcą się rozmnażać i co właśnie z tym zrobić można? Pomarańczowe zbrojniki. Ale no jakie? Lorikarie czy z... Nie piszę tutaj. No jeśli chodzi o lorikarie, no to do rozmnażania miękka woda. Jeśli chodzi o te ancistrusy czerwone, no to tutaj tak naprawdę wystarczy nalać wody chłodniejszej, w troszkę bardziej miękkiej niż ta, która jest w akwarium, podnieść temperaturę i one się same rozmnożą. Tam nie ma wielkiej filozofii pod warunkiem, że te ryby są płodne, no bo one jak były przegrzane, były potraktowane mocnymi lekami albo bardzo były chore swego czasu i potem zostały wyleczone, ale, że tak powiem, organizm został zdewastowany przez leki, no to takie ryby się już nie rozmnożą. Ja mam też u siebie trochę takich ryb, które gdzieś tam były z innymi rybami podczas jakiejś choroby i obrywały lekami dosyć mocno. No i takie ryby są już bezpłodne do końca życia. Się tutaj nic nie wyczaruje. Chociaż ostatnio się zdziwiłem, bo mam od kolegi Waben Mastery, które były po leczeniu dosyć takim intensywnym, bo były mega, mega chore. I były bezpłodne przez 3 lata i po 3 latach złożyły ikrę, co prawda mało, ale trochę się wylęgło i mam nawet trochę młodych po tych Wabenmasterach. Także czasem jakieś cuda się zdarzają, ale no to taka rekonwalescencja po takich zdewastowanych rybach to albo jest niemożliwa, albo wręcz bardzo trudna i bardzo czasochłonna. To ja bym powiedział, tak właśnie co do tego, co Damian mówił, że rzeczywiście to jest bardzo czasochłonne, ale możliwe, że w przypadku długowiecznych gatunków jest to rzeczywiście możliwe. No i też miałem takie przykłady, po pierwsze jak słyszałem, jeżeli chodzi o jajożywolutki. Bardzo często jajożywolutki po takim intensywnym leczeniu barwnikami, na przykład zielenią malachitową, która jest oczywiście kancerogenna, jest mutagogenna, to bardzo często zdarzało się, że kilka pokoleń tych młodych było takich potworkowatych, które od razu zdychały. Ale dodatkowo powiedziałbym tutaj o wpływie na przykład promieniowania, bo miałem znajomego, który zamówił sobie traszki pocztą, no i na poczcie ta paczka była prześwietlona. No i po prześwietleniu najprawdopodobniej, no bo nie szło dojść do żadnego innego konsensusu, co mogło być nie tak, przez kilka lat samica kładła jajka, które pomimo zapłodnienia się nie rozwijały.
więc one zachowywały się jak niezapłodnione, pomimo tego, że samiec robił wszystko tak jak trzeba, zgodnie z obserwacjami. Więc generalnie bardzo często jest tak, że trzeba dużo czasu. No i rzeczywiście te komórki jajowe, bo też trzeba pamiętać, że każdy taki kręgowiec, on ma określoną liczbę komórek jajowych, które będą się rozwijały. Każda samica będzie miała taką określoną liczbę komórek jajowych. No i jeżeli akurat trafimy na te komórki jajowe, które są bardziej rozwinięte, no i będzie miały na nich taki chociażby mutagen, czy chemiczny, czy fizyczny będzie miał na nie wpływ, no to może się okazać, że część tych partii będzie no już na amen załatwiona i nic, nieważne jakie parametry wody damy, jakie wrzucimy tam leki do wody, żeby nie zapleśniały, to i tak one się nie rozwiną. Ale może się okazać, że jeżeli rzeczywiście mamy gatunek, który żyje i mnoży się 10 lat, no to po 3-4 latach będziemy mieli jakieś sukcesy. Ale to trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że wrzucamy jakiś lek i będzie wszystko super fajnie, tylko każdy lek ma jakieś tam obciążenie na taki organizm, takiej ryby, takiego płaza czy takiego gada. No i że leczenie na ślepo, bo raz jakaś ryba miała taką kupę, która wyglądała nie najłatwiej, jej odchody nie wyglądały zbyt dobrze, no to jest głupota, bo tak naprawdę możemy sobie zepsuć te laki. Dwutlenek węglu z krewetkami. Szkodzi czy nie szkodzi, jak myślicie? Pewnie szkodzi. Ja znam ze swojego doświadczenia, to szczególnie te bardziej takie problematyczne krewetki nie tolerują za bardzo. A co wy sądzicie o tym? Wszystkim szkodzi, no. Dwutlenku węgla używało się szkodzi. W komorach do gazowania, więc tutaj samo przez się mówi. No ja bym powiedział, że no jeżeli mamy organizm taki typu właśnie krewetki kawidina czy neokawidina, no to one w naturze żyją w strumieniach. No i wiadomo, że to są setki pokoleń w niewoli, no ale jeżeli mamy strumień, który ma bardzo intensywną wymianę gazową pomiędzy wodą a powietrzem, no to ten poziom dwutlenku węgla w naturze będzie bardzo podobny do poziomu dwutlenku węgla w powietrzu na zewnątrz tego strumienia. Więc jeżeli mamy takie krewetki, które są przyzwyczajone do poziomu dwutlenku węgla takiego, jakiego mamy w powietrzu, no bo ta wymiana gazowa jest bardzo intensywna w strumieniu, gdzie to wszystko się przelewa, kotłuje, no to no, nawet 100 pokoleń w niewoli nie spowoduje, że one nagle będą gazolubne. Dokładnie. Też wahania parametrów powodują, że krewetki przedwcześnie podchodzą do wylinek. To jest też problem, bo część tych krewetek nie przeżywa wylinek. To jest też czasem po transporcie, to widać, bo ludzie się cieszą, jak się im da krewetkę z jajkami i część osób nawet chętnie kupuje takie krewetki, które noszą jajka. No tylko nie myślą o tym, że taka krewetka z jajkami zaraz po przyjściu do domu, jak zmienimy jej parametry i w sposób nieumiejętny zaklimatyzujemy, no to zmiana parametrów u krewetki natychmiast wywołuje wylinkę. Na takie gazowanie w dzień, a nie gazowanie w nocy, no to jakby nie patrzeć, są zmiany parametrów. Ale to w ogóle też można powiedzieć o tych takich bardzo magicznych preparatach do krewetek, które powodują bardziej intensywne mnożenie się. No i na czym to polega? To polega na tym, że po prostu krewetki są zdolne do zapłodnienia chwilę tam po wylince. No i ten preparat to jest po prostu jakiś tam preparat, który odwzorowuje feromony, bądź po prostu substancje, które rzeczywiście krewetka wytwarza podczas wylinki. No i problem polega na tym, że jak wlejemy ten preparat, to rzeczywiście będziemy widzieć, że samce śmigają po całym akwarium i szukają tych samic. No tylko co z tego, że one szukają tych samic i chcą się mnożyć, jeżeli samice nie są gotowe do rozrodu. Więc warto też pomyśleć o tym, że nie wszystko to, co kupimy magicznego, co ma nam nagle zmienić o 180 stopni nasze sukcesy hodowlane, zawsze będzie miało sens. No i też warto pamiętać o tym, że to, co lejemy do akwarium, nieważne, czy to jest nawożenie, czy to są jakieś preparaty mające pomóc rybom, krewetkom, czy innym zwierzętom, czy roślinom, no to trzeba najpierw zgłębić, co one w ogóle dają, bo może się okazać, że wlejemy, a nic z tego nie będzie, albo nawet zaszkodzimy. To kolejne pytanie, które chyba już wcześniej żeśmy omawiali. Tutaj człowiek mówi, że co sądzimy o podawaniu wody gazowanej do akwarium przed zapaleniem światła. Po prostu chodzi o to, że człowiek tutaj wlewa 50 ml do akwarium, 54 litry i mówi, że rośliny podskoczyły, no bo dostały trochę CO2. Ale tak jak mówiliśmy wcześniej, to chyba lepszym pomysłem jest po prostu
nie wiem, załączenie jakiejś butli jak już, albo po prostu, jeżeli chcemy jakieś zmniejszyć parametry wody na jakieś bardziej, ten to lepiej jakąś filtr odwróconej osmozy zastosować, czy co, to samo, nie? To nie ma co... Znaczy generalnie, jeżeli chodzi o wylewanie takiej wody gazowanej przed zapaleniem światła, to już jest w ogóle katastrofa pod tym względem, że ludzie bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, że rośliny oddychają. Tak. No i generalnie w nocy tlenem, a w dzień pobierają dwutlenek węgla. Znaczy, no, one oddychają cały czas, tylko problem polega na tym, że w dzień rzeczywiście one pobierają dwutlenek węgla w celu przeprowadzania fotosyntezy. Mhm. W nocy jednakże tej fotosyntezy nie ma, no bo nie ma światła, jak sama nazwa wskazuje, fotosynteza. No i z tego też powodu w nocy może się zdarzyć, jeżeli mamy takie intensywnie zawieśnięte akwarium, to może naprawdę brakować tlenu, ponieważ rośliny też go będą pobierać. No i już nawet sama zmiana pH i zawartości tlenu pomiędzy nocą a dniem w akwarium roślinnym, to jeżeli tam dodamy wodę gazowaną, no to powiem tak, szkoda mi ryb, które tam są, w ten sposób. No faktycznie, no chyba, że są tam same rośliny, no to... No i chciałem jeszcze powiedzieć, że przez całą noc spada pH, czyli poranek to jest już moment, kiedy najniższe jest pH w całym dniu, a jeszcze dodając CO2, to jeszcze bardziej obniżamy to pH. To wahania dobowe w takim akwarium mogą być hardkorowe, jeśli chodzi o pH. Chyba, że mamy jakieś mądre urządzenie, które jak trzeba dodaje CO2, a jak trzeba to wyłącza CO2 i dodaje tlenu, bo też i takie są urządzenia. Znaczy, to też w takim przypadku polega... chyba nie spada, nie? Znaczy to właśnie problem polega na tym, że bardzo dużo osób myśli, że jeżeli mamy te takie inteligentne dozowanie CO2, chociażby mierzone sondą, kiedy CO2 musi być podane, a kiedy nie. No właśnie. No niestety problem polega na tym, że nawet jeżeli my natlenimy wodę, to CO2 dalej tam jest. No i to nie do końca tak działa. Generalnie problem polega na tym, że... A przecież tlen wytrąca CO2 z wody. Teoretycznie tak, tylko że problem polega na tym, że jeżeli mamy bardzo natlenioną wodę, to wtedy wszystkie te mikroorganizmy typu bakterie, typu jakieś tam nicienie saprobiotyczne i tak dalej, one będą sobie żyły pełnią życia i będą też produkowały własne CO2. Aha. I to bardzo ciekawa sprawa jest, bo właśnie widziałem też takie informacje, że dużo osób, które miało akwarium roślinne i dorzuciło napowietrzenie dodatkowe. Początkowo rzeczywiście jest tak, jak mówisz, tlen będzie wytrącał to CO2, tylko że z czasem, jeżeli ta cała mikrobiologia nam, ten cały osad aktywny zacznie nam śmigać, to może się okazać, że tego CO2 będzie jeszcze więcej niż było wcześniej. No i generalnie to jest właśnie problem. Bardzo często nasze działanie jednostkowe będzie widoczne za 2-3 tygodnie, a za 2-3 tygodnie większość osób się nie zorientuje, że hej, to stało się dlatego, że 3 tygodnie temu zrobiłem to. No i niestety, to nie jest akwarystyka, to jest tak dużo wiele złożonych założeń, że bardzo często może się okazać, że całe życie robimy coś z wizją, że to powinno tak działać, a tam jest 30 innych założeń, o których my nie mieliśmy pojęcia. No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o to CO2, no to się tak zagłębiamy coraz głębiej i głębiej. To jest dużo cyrków pod tym względem. No i to, co my przeczytamy w internecie, to są tylko takie chłopsko-rozumowe przemyślenia, jak to powinno działać. A jak dorzucimy resztę rzeczy, które rzeczywiście się w takim akwarium dzieje, to się okazuje, że wygląda to inaczej niż myślimy. No na pewno niekiedy tak jest. Tutaj pytają ludzie o szczupienczyka karłowatego. Czy łatwo jest go wyhodować i po prostu problematyczne sprawy jakieś... Mogę powiedzieć dosadnie czy ładnie? Ładnie zawsze, Damian. Zawsze ładnie, Damian. Jesteś ładny chłopczyk, grzeczny i musisz ładnie mówić, Damian. Szczupienczyk karłowaty to jest jedna z najłatwiejszych ryb do rozmnożenia. Naprawdę, jeśli ktoś ma filtr odwróconej osmozy i trochę roślinek pływających, to naprawdę trzeba się bardzo postarać, żeby takie ryby nie rozmnożyć. Ja powiem, że
W małych ilościach to jest tak banalna ryba, że wystarczy ją z małych akwarii przekładać z jednego do drugiego, dokładnie, a przekładać rośliny akwariowe i na pewno je rozmnożycie. Te szczupięciki po wylęgnięciu, mimo że są małe, też bardzo dobrze sobie radzą z polowaniem na te mikroorganizmy, które są w stanie znaleźć na roślinach wodnych i bez problemu się wychowują. A jeśli macie akwarium z grubą warstwą Ricci fluitas, czyli ten w kłębki, no to one w ogóle się mega łatwo mnożą i można w akwarium 100-litrowym zrobić setki młodych, jeśli nie tysiące, nawet z rodzicami, bez przekładania w ogóle ryb. Wszystko zależy, jak bardzo zarośnięte akwarium i co chcecie osiągnąć. Jest to, że tak powiem, banalna ryba. To ja bym powiedział, że potwierdzam słowa Damiana, tylko problem polega na tym, że one dosyć wolno rosną, więc też bardzo często w ogóle widać, że ta wielkość handlowa jest miniaturowa w porównaniu do innych gatunków, bo one wolno rosną. A dwa, rzeczywiście, to są banalne ryby do wytarcia. No, sytuacje, kiedy one wycierały się w workach transportowych, jeżeli w tym worku było trochę mchu albo było jakiegoś substratu typu nawet pocięte reklamówki czy coś takiego, no rzeczywiście się zdarzały, no i one się wytrą w niemal każdych warunkach. Tylko problem polega na tym, żeby rzeczywiście te duże ilości młodych odchować, bo to są ryby, które jedzą dużo, a rosną wolno. Znaczy, tutaj trzeba rozróżnić to, że one rosną szybko do pewnego momentu. Do tych 8-9 mm rosną naprawdę szybko, a później magicznym sposobem stają i przez parę miesięcy nie chcą rosnąć, a wyhodowanie takiego dorosłego okazu, który ma 4 cm, to czasem jest nawet ponad rok. Tak, więc to wolno idzie, ale no, w handlu są takie okazy, które mają 12 mm, to taki okaz można spokojnie w 3 miesiące wyhodować, to nie jest jakiś wielki wyczyn, nawet go nie karmiąc, bo one dadzą sobie radę w akwarium, w którym jest dużo roślin, nawet bez karmienia. Jeśli karmimy dorosłych, to młode sobie znajdą coś tam do jedzenia i bez problemu się rozmnożą, odchowają i przeżyją. Ja jak jeździłem do Poznania do pracy, to miałem szczupięciki karłowate w akwarium, które stało obok mojego akwarium morskiego w takim wąskim zbiorniku. On miał tam chyba 5 albo 6 litrów i tam było 6 sztuk i przez te kilka miesięcy namnożyło tam się tyle tych szczupięcików karłowatych, że jak likwidowałem to akwarium, to tam było z 50 w takim malutkim zbiorniku. Od takich, które miały prawie 3 centymetry, po takie, które miały tych milimetrów już tam 4 czy 6. Także to naprawdę nie jest trudna ryba do mnożenia. Znaczy ja bym generalnie też powiedział, że jeżeli mamy takie pytania, hej, czy trudno jest rozmnożyć neona Inessa, czy trudno jest rozmnożyć neona czerwonego, i tak dalej. Powiem tak, jeżeli mamy rybę, która jest dostępna z hodowli masowo w każdym sklepie zoologicznym, to ona nie może być trudna do rozmnożenia. Clue jest tylko to, że rzeczywiście dojście do tej perfekcji i robienie z kilku parek naprawdę tych młodych na setki, odchowanie całości, to jest wyzwanie, to jest rzeczywiście osiągnięcie. Jednakże jeżeli mamy takiego kąsacza, który występuje w każdym sklepie zoologicznym, możemy go sobie kupić, no to nawet my, jako laik taki typowy, jeżeli poczytamy coś na ten temat, powinniśmy go dać rozmnożyć. Tylko pytanie, ile młodych odchowamy? Więc generalnie, jeżeli mamy coś, co jest w masowym handlu, to musi się łatwo mnożyć, bo jeżeli by się łatwo nie mnożyło, no to nie byłoby dostępne, albo byłoby dostępne tylko z odłowu. Albo, no jeżeli to jest bardzo modna ryba, no to wchodzą te rzeczywiście hodowle farmowe. No ale to wiadomo, że to są takie ryby biofilne, chociażby typu jakieś bocje, które będą sobie żyły w strumieniach, będą sobie z tymi strumieniami wędrowały do morza na tarło albo po prostu będą rzeczywiście wędrowały w górę strumienia bądź w dół strumienia, w zależności od tego, o jakim gatunku mówimy. Więc generalnie, jeżeli coś mamy w sklepie zoologicznym dostępne szeroko z hodowli, takiej hodowli, a nie z farmy, gdzie mówimy o mnożeniu hormonalnym, no to powinno, nawet my jako laik powinniśmy sobie dać radę z rozmrodem, jeżeli rzeczywiście się postaramy i będziemy postępowali zgodnie z tym, co przeczytałem w literaturze. Ze szczupieczykiem jest jedyny mankament taki, że one w dużym przekęszczeniu często bardzo chorują, a to jest mała ryba, a wszystkie małe ryby niestety bardzo szybko mają między pierwszymi objawami a zgonem krótki czas, także tutaj od wykrycia choroby do zejścia ryb to jest na tak krótki okres, że często nie ma czasu na reakcję, a zbyt późna reakcja prowadzi do tego, że one masowo padają. Dlatego cena na szczupieczyka karłowatego się mimo wszystko trzyma z tego względu, że
że dalej jest to gatunek, który potrafi masowo padać na hodowlach i osoby, które robią je od lat, mają taki problem, że czasem po prostu coś się spieprzy i padnie im cała hodowla takiego szczepienia i muszą zaczynać od nowa, więc tutaj to jest główny mankament akurat w przypadku tego gatunku, że on jest bardzo delikatny i łatwo coś zepsuć i niekoniecznie wiadomo co. Tak, to ja bym też powiedział, że dokładnie tak jest, jak Damian mówi i też kwestia jest taka, że jeżeli chodzi nie tylko o szczupieńczyki, ale w ogóle o pepełczykowce, to o dinoza bardzo często będzie tutaj nam atakować te ryby, bo o dinoza bardzo często jest w większości wody, którą stosujemy w akwabiach, no i problem polega na tym, że ona dobrze rozbija się w kwaśnej wodzie i też widziałem, że niektórzy hodowcy chociażby wachlarków albo zagrzebek używają stałych monet, które jeszcze zawierają miedź, no i dzięki tej miedzi ta odinoza rzeczywiście gorzej się rozwija, bo to jest częsty problem właśnie u hodowców takiej drobnicy typu jakieś wachlarki, pepełczykowce, szczupieńczyki, zagrzebki i tak dalej. Więc rzeczywiście też warto pamiętać o tym, że poszczególne grupy ryb będą miały podatność na poszczególne grupy chorób. Dobra, pytanie jest personalnie do mnie. Nie hoduję teraz żadnych skalarów z tego względu, że mam za zimno na hodowli. Mam 23 stopnie, a w takich warunkach skalary, mimo że jedzą, to słabo rosną. Dlatego całkowicie zrezygnowałem z rozmnożania skalarów, bo jest to całkowicie nieopłacalne. U mnie grzałka musi 2-4 na H chodzić, żeby miały nawet te 25 stopni, co i tak jest mało dla skalara takiego, który rośnie. Bo im cieplej, tym szybszy metabolizm i one szybciej rosną, przynajmniej do jakiegoś tam momentu w ogrzewaniu takiego akwarium, a przy 23 stopniach taki skalar po prostu jest. On tam ani nie rośnie za bardzo, ani nie kurczy się, po prostu sobie trwa. Kolejne pytanie do ciebie personalne. Kiedy książka, Damian? A ja właśnie tutaj w sprawie tej książki. Myślę, że dobrą nagrodą też będzie to, że w tej dużej Biblii, która jest też w opracowaniu, nie te, w tej skróconej wersji, która już mam nadzieję za niedługo będzie już gdzieś tam dostępna do kupienia, taka osoba, która rozmnoży gatunek jako pierwszy, będzie miała możliwość umieszczenia swojego opisu. O, tak się kurde dołożę cegiełką. Ktoś będzie mógł... Ktoś będzie mógł wrzucić swoje zdjęcia i swój opis gatunku, jak go rozmnożył. Tak się dołoży. A co? Tutaj ludzie piszą o was, że mądrych warto posłuchać. Raczej o mnie to nie jest. Dobra. To ja daję konkurs rozmnażania w warunkach domowych. No na czerwonego. Dobra, tutaj to jakieś takie te... Pytania chodzi o to pytania. Damian... Weź popatrz na pytanie, ja muszę wyjść na chwilę, wiesz? Dobra. Tylko popatrz się tak, żeby to one po kolei szły, wiesz? Bo akwarium już... morskie, 30 litrów z filtrem kaskanowym i ze skimerem. I gdzie jest pytanie? Nie mam. Muszę w końcu do... Może w końcu doczekamy się filmu o dyskowcach. Tropical robi właśnie takie filmiki, ale tylko tematyka akwarium morskiego. No, w Polsce jest kilka ludzi, którzy robią zawodowo te dyskowce. Ja się nie czuję kompetentny do robienia filmików o dyskowcach z tego powodu, że ja tych ryb nie lubię. Dla mnie to są świniaki akwariowe, także jakoś nie mam sentymentu dla dyskowców. Jedynie dzikie, ale to że tak powiem, jest inna para kaloszy i to jest zupełnie inne ryby, nie? Ja bym też powiedział, że jeżeli chodzi o paletki, o dyskowce, to tak naprawdę jest tu tak dużo ludzi, których można postrzegać jako autorytet, że jeżeli komuś zależy, no to naprawdę jest literatury, a literatury. To są tak intensywnie hodowane ryby od wielu lat, że jeżeli komuś zależy, naprawdę łatwo można sobie znaleźć osoby, które się na tym znają, które prowadzą kanały na YouTubie. No i na pewno myślę, że opinia takiej osoby, która nie miała przez dziesiątki lat tych paletek i ona nagle się wypowie, no to też nie będzie za dużo znaczyła, bo na przykład no ja też tam paletki miałem, ale nie czuję się żadnym specjalistą i wydaje mi się, że w przypadku takich ryb, które rzeczywiście mówimy tutaj i o chorobach, i o karmieniu, i o genetyce, bo tych odmian hodowlanych powstało bardzo dużo, to tu trzeba rzeczywiście podbijać o informacje do osób, które zajmują się tym latami, zajmują się stricte dyskowcami. Tak samo bym powiedział, jeżeli chodzi o na przykład o gupika albo o mieczyka, jeżeli mówimy o jakieś na przykład pytanie o genetykę.
że tutaj to trzeba po prostu zwracać się do osób, które zajmują się tym od lat, bo osoby, nawet jeżeli coś tam liznęły tematu i są specjalistami w innych tematach, to wcale nie będą kompetentne, no bo to jest tak głęboka i szeroka wiedza, że no, nie da się jako jedna osoba wiedzieć wszystkiego. No i przede wszystkim za bardzo takie gatunki jak dyskowce nie nadają się do trzymania na hodowli, gdzie są inne gatunki. Ja bym, szczerze powiem, nie kupił ryby od kogoś, kto by miał nawet paletki ze zbrojnikami na dnie. Z tego względu, że paletki są bardzo podatne na choroby. Zbrojniki tych chorób mają całkiem sporo, zwłaszcza takie z odłowu. Moim zdaniem, jeśli hodowla dyskowców, to powinna być hodowla dyskowców, a nie, że tam są na dnie kiryski, glonojady i cholera wie co i 500 gatunków na hodowli. Ja byłem na wielu hodowlach dyskowców, ale to były hodowle tylko dyskowców, gdzie było po prostu gołe szkło, zbiornik z paletkami i stożek, gdzie one miały się mnożyć i warunki, że tak powiem, szpitalne, jeśli chodzi o te takie odmiany, że tak powiem, hodowlane, bo w przypadku odmian dzikich, no to one i tak mają już jakiś bagaż tych pasożytów na sobie i są w jakimś tam stopniu odporne. Im wystarczy zapewnić odpowiednie warunki, dużą temperaturę i sobie z tymi pasożytami poradzą. A jeśli ktoś idzie, kupuje do sklepu, gdzie są tam 500 gatunków ryb i jeszcze paletki i ktoś mu mówi, że on ma najlepsze paletki i te paletki po prostu będą mu śmigać po akwarium, no to zazwyczaj jest tak, że po półtora miesiąca wychodzą wszyscy pasażerowie na gapę z tych paletek, no i potem jest wola Boga, bo mi paletki zdychają, zrobiły się ciemne, siedzą w kącie i nie chcą jeść. No i dodatkowa kwestia taka, że bardzo często no, paletki patrząc pod, znaczy, żeby otrzymać duży, obfity, szybko rosnący miód paletek, no to nie możemy ich karmić, tak jak one żywią się w naturze niestety. I bo ludzie nie mają pojęcia, że ryby w naturze no, przeżyje jedna, dwie sztuki i będzie idealna. I dodatkowa sprawa, ludzie nie mają pojęcia, jak ryby w naturze wyglądają. Takich idealnych paletek, no to będzie jedna na przykład na 50, a reszta będzie wyrzucona za burtę. Każdy myśli, że każda taka paletka idealna, okrąglutka będzie każda taka dzika. Prawda jest taka, że bardzo wiele dzikich paletek to będą takie no, szczurki, tak jakbyśmy my to nazwali hobbyści. No i to nie jest tak, że każda dzika paletka jest idealna. No niestety, jeżeli mamy hodowcę paletek, no to jemu zależy na tym, żeby odchować jak najlepiej, jak najwięcej, jak najlepiej wyglądających osobników. No i tutaj takie karmienie bardzo wysokoproteinowe, takie jak tuczenie do pełna, rzeczywiście ma sens z tego powodu, że no dzięki temu otrzymamy ładnie wyglądające osobniki. Tylko że przy takiej bardzo intensywnym żerowaniu na wysokoproteinowym mięsnym pokarmie może się okazać, że one będą na przykład wykształcać jakieś problemy z wiciowcami, no bo wiciowce generalnie żyją w większości ryb, albo można powiedzieć nawet, że w każdej rybie wszystkożernej i one tam pomagają trawić po prostu mięso. No tylko, że przy takiej ekstensywnej hodowli paletek no się okazuje, że rzeczywiście tutaj chwila załamania parametrów wody, zapomnienie o jakiejś podmianie albo właśnie dodanie jakiegoś innego gatunku ryb, no i mają problemy i trzeba je leczyć. No, no niestety tak to wygląda, że to, co działa w naturze, nie działa w hodowli, to, co działa w hodowli, nie działa w naturze. Co innego jest mieć dzikie ryby, co innego odchowywać młode ryby. No i no po prostu paletki są specyficzne ryby. One dobrze znoszą leczenie, rzeczywiście potrafią wytrzymać końskie dawki leków, ale jednocześnie są bardzo wrażliwe na niektóre rzeczy. No i tutaj to jest taka specyficzna ryba, jeżeli chcemy się pytać o paletki, no to pytać się najlepiej osoby, które mają dziesiątki lat doświadczenia z nimi, no i takich osób z tymi rybami w Polsce będzie naprawdę dużo, więc no ja się nie czuję kompetentny, żeby się wypowiadać i żeby mówić jakieś takie rzeczy, które no, będą... Chociaż paletki też można zepsuć. No, mój znajomy, podając metronidazol w stale w pokarmie, uszkodził układ nerwowy paletką i po prostu zachowywały się tak, jakby były po paraliżu. I to trwa już ładnych parę miesięcy, one powoli dochodzą do siebie, ale, że tak powiem, zdrowie mają mocno zwichrowane. Także każdą rybę można zepsuć. Nawet takie pancerniaki z głupotą ludzką nie dają rady no, czasem. No, a to tak. Też, bo to dodatkowa sprawa, że tak naprawdę ludzie leczą nie wiedząc, jakie są skutki uboczne danych leków. No bo tak naprawdę, jeżeli patrzymy na jakikolwiek, nawet najgłupszy, najczęściej stosowany lek w chorobach ludzkich, typu jakieś leki przeciwbólowe, chociażby rzeczywiście
paracetamol, no to my wchodzimy w te skutki uboczne i tam są naprawdę wiele tych skutków ubocznych. A ludzie potem rzucają metronidazol bez myślenia co i jak, a metronidazol właśnie chociażby na ten układ nerwowy może mieć negatywny wpływ, więc tak naprawdę no, to jest tak właśnie... To właśnie dlatego zrobiłem ten eksperyment z metronidazolem i z przedawkowaniem na sobie, tylko po to, żeby wam pokazać, jaki hardcore jest właśnie po tym, jak się przedawkuje metronidazol. Bo jak ryba wam zdechnie, to się mało przejmiecie, ale zróbcie sobie taki eksperyment na sobie następnym razem, jak zabijecie ryby i zobaczycie, jak fajnie się, że tak powiem, czują ryby po takim metronidazolu. A jazda jest naprawdę sroga. Ja miałem już różne przygody z różnymi substancjami psychoaktywnymi i innymi dziwnymi rzeczami, ale to przedawkowanie metronidazolu narobiło mi stracha, bo miałem taki moment, że już myślałem, że umieram. Także nie jest to fajne i jeśli nie chcecie tego robić sobie, to nie róbcie tego swoim rybom. Nie dawajcie leków na pałę w ilościach, a dam łyżkę, będzie dobrze, albo będę podawał w pokarmie profilaktycznie, to będzie ok. Wszystko trzeba robić z głową. Jeśli odrobaczać, to robić to w jakichś określonych, że tak powiem, odstępach czasu. Jeśli nawet profilaktycznie robić to, no to robić to tak, jak się należy, czyli podawać odpowiednią dawkę do akwarium, w którym to przeprowadzamy. I robić to zgodnie z zaleceniami, bo są też takie osoby, które kupią leki, które są do podania na 10 razy i podają tego samego dnia wszystkie 10 dawek, bo myślą, że będzie szybciej. No, hodowanie ryb to nie są wyścigi, tutaj wszystko trzeba robić z głową i powoli myśleć o tym, co się robi, bo przyspieszyć to można najwyżej, że tak powiem, biegunkę wkładając sobie czołka w tyłek, a nie kurde u ryb podając leki na pałę w dawkach jakichś kosmicznych i licząc na to, że będzie dobrze. Damian, jestem już. Ja tu widzę jeszcze pytanie do siebie. Czy hoduję i czy rozmnażam Apistogramma abaciaxis lub Wilhelmi? Tak, generalnie Apistogramma abaciaxis już kupę lat mam u siebie, nawet mam obecnie dziką linię. No i nawet rosną jakieś młode. Jeżeli chodzi o te Apistogramma, no to z góry mówię, że to jest typowy gatunek upierdliwy, jeżeli chodzi o rozkład płci. No i to jest właśnie kolejna sprawa. To, jak ryby zachowują się w naturze i to, jak to wygląda w naturze, no ciężko to jest odwzorować u nas w akwarium. Chociażby z tego powodu, że nawet jak my mamy dane z pory suchej albo z pory deszczowej, chociaż to się rzadziej zdarza, no to na podstawie jednej próbki danych, no to my mało co powiemy, no bo może się okazać, że nagle sytuacja za pół roku zmieni się o 180 stopni w naturze. Apistogramma abaciaxis generalnie bardzo często są korelowane z wyższą temperaturą w naturze. Tylko problem polega na tym, że warto się zastanowić, kiedy ta temperatura była mierzona i tak dalej, i tak dalej. To jest gatunek, który jest bardzo upierdliwy, jeżeli chodzi o rozkład płci. Ja, jeżeli chodzi o abaciaxis, ja zauważyłem, że one całkiem dobrze czują się w niższym pH i też to niższe pH bardzo nie psuje rozkładu płci, ale jeżeli chodzi o parametry typu temperatura wody, no to tutaj rzeczywiście trzeba uważać. Jeżeli będziemy mieli 27 stopni, 100% samców jest murowane. Więc jeżeli chodzi o Apistogramma abaciaxis, ja bym polecał nawet takie pH 5,0, 5,5, nawet do 6,0, bo to nie jest bardzo trudna ryba. Pomimo tego, jakie są hardkorowe parametry w tych opisach połowów w naturze, to nawet do też 6,0 pH coś tam się rozwinie, jeżeli mamy czystą wodę, dobrze filtrowaną. Tylko trzeba uważać na tą temperaturę. Ja swoje abaciaxis trzymam po prostu w pokojowej temperaturze, nie podgrzewam ich za bardzo. One u mnie mają to 25-26 stopni w lato, jeżeli rzeczywiście są upały, a tak to one mają tak 20-23 stopnie, 24 stopnie, no i w takich temperaturach rzeczywiście mam jakieś tam samice i to sensownie wszystko działa. Abaciaxis są naprawdę wdzięcznymi rybami, tylko nie ma co przesadzać z temperaturą, no i trzeba uważać, bo to jednak jest wielka ryba jak na Apistogrammę, one potrafią być bardzo agresywne. Teoretycznie to jest kompleks Agassizii, no i powinny być poligamiczne, ale tak jak już mówiłem niejednokrotnie, gatunek poligamiczny, a samiec ma swoją faworytkę wśród samic, no i może się okazać, że wpuścimy 1+2, no i potem łowimy trupa samicy, no bo samiec pomaga swojej faworytce tłuc oponentkę. Więc generalnie gatunek bardzo ładny, bardzo fajny, nie przesadzać z temperaturą, no i uważać na wielkość akwarium, no bo jak wpuścimy do małego akwarium, no to może się okazać, że będą problemy z agresją. Panowie, dwa pytania jeszcze. Ja się całkiem zgubiłem, już nie wiem, gdzie jesteśmy. Patryk, jak wiesz, to czytaj.
Ja miałem to pytanie do siebie, a... O, teraz jest sprawdzony sposób na świderki i otoczki, żeby nie zabić przy okazji obsady. W akwarium są krewetki, pojętniki, bojowniki, neony i dania perłowe i tylomelanie. Zgasić światło i zebrać je z szyby. To raz, a dwa, jeżeli mamy tylomelanie i chcemy, żeby te tylomelanie zostały przy życiu, no to ciężko o chemię, no bo jak wlejemy chociażby jakąś tam eszę na ślimaki, teraz nie pamiętam, jak ten produkt się nazywa, ale Esza ma taki produkt właśnie, chyba Gastrobak się nazywa, który zabija ślimaki i tam różne bakterie, no to w takim wypadku zabijamy też tylomelanie, więc no ciężko jest tutaj znaleźć jakiś specyfik, który zabije świderki, a nie zabije tylomelanie. Raczej to niemożliwe. No ja nie wiem, gdzie to teraz czytać. Grażyna Stalska. Jedno pytanie i powoli kończymy. Grażyna Stalska, to chyba to jest teraz, tak? Skalar dorosły od dwóch dni kiwa się do przodu i do tyłu. No, powodów takiego zachowania może być kilka. Pierwsze, to skalary tak zachowują się, jak mają zbyt niską temperaturę i zbyt słaby metabolizm. One podczas jedzenia, tego jedzenia też nie trawią i mogą dostać zapalenie bakteryjne jelit i wtedy się tak też potrafią zachowywać. Druga sprawa, że załamanie parametrów w wodzie i zatrucie formami azotu różnymi też może takie coś powodować. I niekoniecznie muszą być to Gyrodactylus czy cokolwiek, co trzeba odrobaczać, więc tutaj raczej bym zrobił testy w akwarium i zobaczył, czy woda się nie spieprzyła. Od tego trzeba zacząć. Damian, pytanie do ciebie jest. Czy wysyłasz zestawy do odrobaczania ryb? Musi mi Anka zrobić procedury na to odrobaczanie, takie napisane jak chłopu, kurde. Bo to dobry w sumie pomysł by było, żeby jakoś tam jakieś dorobić sobie. Z tego względu, że po prostu... Ludzie też by byli zadowoleni. To Damian zbyt dużo pytań jest na te rzeczy. Ja już naprawdę ludziom daję razem z opisanymi workami, jak co po kolei dawać i wszystko, a i tak zdarzają się osoby, co wszystkie worki dają tego samego dnia. Ja mi już ręce opadają. Naprawdę, głupota ludzka jest bardziej rozwinięta niż moja wyobraźnia. Ja już naprawdę nie daję rady. Aha. To w ten sposób, że po prostu możesz pisać co chcesz, a on i tak zrobi co chce. A oni i tak zrobią po swojemu, więc tutaj jeśli Anka mi zrobi taką procedurę, gdzie będzie jasno napisane tak, że już się bardziej nie da prościej zrobić, no to wtedy to, że tak powiem, wróci do łaski, a na razie ja, że tak powiem, moja cierpliwość się skończyła na sprzedawanie tego gdzieś tam razem z poradą. To dobra, panowie. To chyba dzisiaj będziemy kończyć. Ja przepraszam was za to, że kończymy tak szybko, ale obiecuję, że następnym razem mamy dużo pytań, live'a, który będzie bez jakby, no dokąd wam sił wystarczy, bo mi naprawdę... Mamy dużo pytań nieobrobionych, to ja sugeruję, żeby je skopiować i albo wrzucić w komentarzach sobie, jeśli chcecie, żeby wam odpowiedzieć. Albo Sławek mi to zrobił. A najlepiej jakby wy byście po prostu skopiowali, to teraz dajemy wam 3 minuty na to, żeby te pytania, na które wam nie odpowiedzieliśmy, skopiować i wrzucić do komentarzy. Już można dawać komentarze, Sławek, czy jeszcze trzeba zakończyć filmik dopiero? Nie, trzeba zakończyć filmik. Bo to nie będą się przeżreć, bo to dość długo czasu potrwa, zanim to się przeżre. Ale to oni nie będą widzieć tych swoich komentarzy, tak? No to teraz można skopiować sobie teraz i później to wszystko z powrotem wkleić, nie? W komentarzach. Przecież kopiuj, wklej i już, nie? No tak, tylko nie wiadomo, czy wszyscy teraz są z nami, nie? Ci, co zadali pytania. No to na następnym live'ie znowu dadzą. Wiesz, to... No dobra, no jak komuś się chce i da radę, to skopiujcie te pytania i wrzućcie w komentarzach i następnym razem wam odpowiemy. Przepraszamy, że... nawet ci, nie daliśmy... co nie byli na żywo na live'ie, niech po prostu napiszą w komentarzu jakieś pytania i będziemy... A jak są pytania bezpośrednio do mnie, to możecie u mnie na kanale wrzucać pod którymkolwiek filmem. Ja tam zawsze patrzę, kto co napisał, także odpowiem wam jak zwykle pod latarnią albo jakimś innym dziwnym miejscu, stojąc akurat w miejscu, gdzie jest cicho, na wasze pytania.
Dodatkowo jeszcze powiem, że... U Papryka też możecie wrzucać na Papi kanale, także też myślę, że jak będzie miał chwilę, to wam odpowie. Link jak właśnie do 5 razy już będę miał dość, to na pewno odpiszę. Link do Damiana kanału i do Patryka kanału damy oczywiście w opisie tego filmu. No cóż... A jeszcze damy Damiana, tego, Papi damy do polecanych kanałów, Damian, może co? Damy? No zasługuję, dodamy. Jak najbardziej, jestem na dodamy, nie wiem, czy jestem gotowy psychicznie na przechodzenie tego jeszcze raz, potem mi powiesz znowu, że w złym miejscu dodałem. No, ale... to jest dramat. Dobra. Jak ze mną dramat w hodowli ryb, tak z tobą dramat w tym. W obsłudze YouTube'a. No ale wiesz, z dwojga złego, Damian, to bym wolał to co ty potrafisz, niż to, co ja. No, dobra, powiem wam, że dzisiaj dość ciekawy i taki, powiem wam, że dość taki twórczy ten był dzisiaj live, bo jak mówię, no, Damian zarzucił temat i ja ten temat podejmuję i no, zrobimy ten konkurs, bo to bardzo naprawdę ciekawy temat, w ogóle... No bo ja bym chciał, żeby było więcej takich ludzi jak Patryk, którzy się tym jarają i bo po prostu jest nadzieja dla tego hobby, że to dalej będzie się rozwijać, bo póki co no to obserwuję niestety trend odwrotny, czyli te hodowle zamykające się, a nawet jeśli ktoś to będzie robił czysto dla hobby, ale będzie miał te 40-50 akwarii, w których będzie sobie mnożył ryby, w każdym momencie swojego życia może przejść na profesjonalizm. A nawet jeśli będzie to robił czysto amatorsko, no to zawsze jest jakaś baza gatunków, które są w hodowli i można nabyć ciekawe rzeczy, które ktoś tam rozmnaża. Nawet posiadając 10 czy 15 akwarii, skupiając się na jednej grupie ryb, można naprawdę osiągnąć super rezultaty. Ja miałem u siebie w domu na czwartym piętrze 48 zbiorników, w których mnożyłem całkiem sporo ryb. Także naprawdę się da, trzeba po prostu mierzyć w to, co jest osiągalne. Jeśli macie takie, a nie inne możliwości, po prostu mnóżcie to, na co macie możliwości. No nie ma co się porywać z motyką na słońce. Ryb jest ponad 30 tysięcy gatunków tych akwariowych, które gdzieś tam można w jakiś sposób nabyć, więc myślę, że każdy znajdzie coś do siebie do rozmnażania. A to tym bardziej, że taki rozwój jest akwarystyczny. I fajna przygoda, no fajna akwarystyczna przygoda, też wszystkich zapraszam właśnie do tego, żebyście... A im będzie takich więcej wariatów jak Patryk czy ja, tym po prostu będzie większa szansa, że to przetrwa i że za 100 lat jeszcze ktoś będzie hodował ryby, a nie tylko czytał o tym w książkę. No ja bym też powiedział, że no tak naprawdę wiara jest w tych hobbystach, którzy nie patrzą na to zarobkowo, no bo prawda jest taka, że nie da się patrzeć komercyjnie na te rzadkie gatunki w większości wypadków, no bo tak jak już powiedziałem wcześniej na tym live, jeżeli to by było opłacalne, no to duże hodowle by to robiły, a no widać, że tak nie jest, więc generalnie tak naprawdę to tylko od hobbystów zależy, czy te wszystkie rzadkie gatunki, które dają 10-15 młodych stajła, albo mamy 20 samców i jedną samicę stajła, bo takie gatunki też się zdarzają, przetrwają w hobby, a może się okazać, że dzięki temu przetrwaniu w hobby one będą mogły rzeczywiście przetrwać nawet na planecie Ziemia, bo gatunków, które giną w tym momencie jest bardzo wiele, no i chociażby hodowcy żyworódek utrzymują bardzo wiele gatunków, których w naturze już nie ma, więc tak naprawdę ta siła taka rzeczywiście hodowlana, ta siła utrzymania jakichś tam gatunków tkwi w hobbystach, no i w placówkach, którym nie zależy na zarobku z odchowu tych młodych, bo no prawda jest taka, że to, co komercyjne, to na pewno przetrwa, no bo i pewnie i za 200 lat, o ile nie zabijemy się wszyscy nuklearnie, te neonki i głupiki będą, ale pytanie, czy te rzadkie gatunki, endemity dalej przetrwają, bo to naprawdę zależy od placówek takich typu non-profit, no i hobbystów. Wtedy będą neonki fluo. Tylko neonki fluo. Nie, no tak naprawdę to powiem wam, że
czasem wystarczy być upartym. No, są takie gatunki, gdzie trzeba poświęcić trochę więcej czasu, no ale jaka jest satysfakcja, jak się rozmnoży taką rybę. Ja na te Badyssa asamensis naprawdę wiele lat poświęciłem na to, żeby opracować ich sposób rozmnażania, a w tym momencie siedzę koło akwarium, w którym mi tutaj zapierdziela od groma młodych i to cieszy duszę. Tak samo dla pana Chwiałkowskiego rozmnożyłem teraz po raz kolejny już chyba tam 10 czy 15 z rzędu brzanki motyle, które przez tyle lat nikt nie mnożył, a nikt ich nie mnożył nie dlatego, że są jakieś tam w kosmicznych ilościach trudne do zrobienia, czy super trudne do rozmnożenia, tylko dlatego, że po prostu nikomu się nie chciało. No, jak komuś się będzie chciało, no to już zawsze jest na plus. Najważniejsze jest, żeby spróbować. Jak się nie spróbuje, to się nie rozmnoży. I takie jest moje zdanie i tego się będę trzymał. Powiem wam, panowie, że jak tak słucham was, to aż mi się płakać chce, bo naprawdę... No ja jestem bez żadnego zbiornika teraz w tej chwili. No przez ten pożar jest dramat i... Przyjedziesz do Polski, to ci napakujemy rybek, że nie udźwigniesz. Już Patryk ci coś rzuci, jakiś brzydkich rybek. Ja ci coś rzucę brzydkich rybek. Wszyscy sąsiedzi z ciścioną się śmiali, jak przyjdą. Zobaczysz. Nawet rodzina nie będzie się do ciebie odzywać, że nie masz takie szkarady. Nie mogę się doczekać, jak ci sąsiedzi będą się ze mnie śmiali, bo to będzie oznaczało, że w końcu coś będzie u mnie w domu pływać, oprócz mnie w wannie. Dzisiaj kończymy ten live. Zapraszam... Jak będziecie chcieli, no to możemy nawet zrobić za tydzień. Zobaczymy jeszcze, dogadamy się. Sławek, przekopnicę sobie kup. Jak ty tak jeszcze tam niedługo zostajesz, to ta przekopnica sezonowa zwierzak myślę, że ci da radę, a przynajmniej nie będziesz miał pustych szkieł. W misce też się da hodować. Śmiechy śmiechami, a przekopnice są naprawdę ciekawe. No ja zawsze przekopnicę kojarzyłem z tymi jeny, jak one się nazywają. To jest błękitną krwią. Tymi w, skrzypłoczami. No, przekopnice to naprawdę takie skrzypłocze miniaturki, bardzo ciekawe, szybko się rozbijające. No i wiadomo, że śmiech śmiechami, bo są sprzedawane w zestawach dla dzieci, ale jak ktoś jeszcze nie próbował, to polecam, bo każde zwierzę, które przechodzi diopauzę, czy to mówimy o zagrzebce, czy o wachlarku, czy o tej przekopnicy, no to jest jednak taki cud, że mamy coś suchego, zalewamy wodą i nagle się okazuje, że mamy zwierzęta, które rosną no, tak naprawdę w oczach z dnia na dzień. Więc niby coś, co było już przez tysiące osób hodowane, ale jak ktoś nie miał okazji, to bardzo polecam. Ale gdzie to kupić? Czy ktoś w ogóle to sprzedaje? W internecie są zestawy do kupienia, z tym, że jest dużo oszukanych, bo ja kupowałem ze 2-3 razy i mi się nic nie wylęgło, także nie wiem, czy aż ja jestem taki kiepskim hodowcą, że nic mi się nie wylęgło z jajek, czy tam po prostu ktoś piasku nasypał i ściemniał, że tam jest jakaś przekopnica. No tutaj jest trudne to do zweryfikowania, bo rozróżnić ziarnko piasku od jajka przekopnicy to chyba nie jest, że takie wbrew pozorom łatwe. No tak, najlepiej od hobbystów, którzy rzeczywiście sami to mnożą, bo te zestawy dla dzieci z przekopnicami, one w ogóle mają nazwę handlową triopsy, no tutaj nie wiemy, czy czasem ten zestaw nie leżał 5 lat na półce, no i po takich 5 latach to nawet taka przekopnica przychodzi w diapauzę, no może nic się nie wylęgnąć. No ja ten, próbowałem z takich hardkorowych zasobów, to jak robiłem inwentaryzację na uniwersytecie w tych zasobach Katedry Zoologii Bezkręgowców, to wylęgnąć z bieguna Artemię, która była zebrana z jakiegoś jeziorka na biegunie. A ta Artemia miała chyba z 70 lat. Także też podjąłem taką próbę wylęgnięcia, bo ona była w alkoholu, a Artemii jak najbardziej nie przeszkadza alkohol w przetrwaniu, także była szansa, aczkolwiek wylęgały się i umierały. Chyba już były zbyt słabe. Wtedy zrobiłem błąd, że ich nie dekapsulowałem, bo może jakbym je dekapsulował, to by przeżyły to wylęgnięcie, ale już były tak osłabione, że nie dawały rady. Może także... po prostu miały ze 3 promile we krwi. Tak. Nie wytrzeźwiały do końca. Dobra. Dziękuję wam bardzo, że po raz kolejny zechcieliście podzielić się swoją bardzo, bardzo dużą wiedzą z widzami kanału Aquascaping TV. Dzisiaj moimi i waszymi gośćmi byli Damian Lewiński, który prowadzi sklep w Łodzi z rybami, do którego możecie zajrzeć przy ulicy Niemcewicza
W opisie tego filmu będziecie mieli tam do niego namiary. Tylko dzwonić i się umawiać wcześniej. Jak ktoś będzie chciał kupić ryby, to zawsze polecam 15 minut przed live'em wpadać do Damiana. Damian wtedy jest najbardziej pozytywnie nastawiony i on zawsze otwiera szerokie drzwi swoich tych kazamatów akwarystycznych. Zapraszam właśnie do niego. Dodatkowo jak zwykle zapraszamy do Patryka Jaworskiego, który ma też kanał i którego z Damianem kanał dołączymy do polecanych, bo my, Damian, polecamy ten kanał przecież. Polecamy. Tylko że Damian, musimy się spytać Patryka, czy Patryk będzie chciał jakieś filmy robić na tym kanale częściej. Damian. Patryk to tam ma całkiem sporo fajnych filmików. Ja też widziałem, Patryka często... przecież ja oglądałem. Patryka często oglądam, bo Patryk w ciekawy sposób opowiada też na tych filmikach, także to się naprawdę fajnie ogląda. Tylko niestety te filmy z głosem to raczej są te starsze, bo szczerze powiedziawszy, no zebrać się, ja jestem niestety takim bardzo złym stworzeniem, jeżeli chodzi o perfekcjonizm, bo z jednej strony jestem bardzo leniwy, a z drugiej strony jak ja mam coś wypuścić ze swoim głosem, pod swoim nickiem, no to zależy mi na tym, żeby to było jak najlepiej. Więc żeby zebrać się do filmiku z głosem, no to no, troszeczkę mi czasu schodzi. Jednak mi się wydaje, że i ten poradnik o rozwielitkach, i o Shrinkniksie, i o kominie TLH, no to są takie rzeczy, które naprawdę się każdemu początkującemu hodowcy albo hobbyście, który zaczyna w większej skali tą akwarystykę, mogą się przydać. Więc no, mam nadzieję, że się komuś przydadzą w przyszłości. I nie Ale tylko Patryk, tym, musisz powrócić do tego, zebrać się w sobie i ponownie nagrywać filmy z głosem. To, co ty pokazujesz wizualnie, jest bardzo fajnie, ale wiesz, no twoja wiedza musi być też... Ja to bym chciał, żeby Patryk zaczął więcej nagrywać tych około akwarystycznych swoich rzeczy, bo Patryk ma naprawdę dużą kolekcję zwierząt, które nie mają płetw. Ale tutaj nie chwali się nikomu, że tak powiem. No bo generalnie to właśnie to jest kwestia tego efektu Dunninga-Kruegera, o czym mówiłem ostatnio. Ja wiem po akwarystyce, że rzeczywiście mogę się tam nazywać ekspertem, jeżeli chodzi o te pielęgniczki, bo jeżeli chodzi w ogóle o pielęgnicę, no to na przykład jeżeli chodzi o te Malawi, czy Wiktowie, czy o Tanganikę, to ja wiem, że nic nie wiem. I jeżeli chodzi o takie chociażby płazy i gady, no to ja tam no troszeczkę liznąłem tematu, coś tam rozmnożyłem, ale ja już wiem, jak niewiele wiem, no i nawet głupio mi się wypowiadać na ten temat. Więc generalnie no niestety taki problem, że ja często czuję opór, żeby coś wyrzucić, no bo ja nie wiem, czy to co, nawet jeżeli coś widzę u siebie, jak to w dany sposób działa, to ja nie wiem, czy to rzeczywiście tak jest i czy to w powtarzalnej próbie będzie zachowywało się tak samo. No dlatego stawiam się, jak już coś wrzucam, no to jest coś, co od lat się czym tym zajmuję, od lat mam to doświadczenie, no i jestem pewny, że mam rację. No i to chyba niestety to jest taki problem w ogóle w jakichkolwiek informacjach, jakie widzimy w internecie, że bardzo często te osoby, które mają coś do powiedzenia, no będą się bały coś wrzucić, bo chociażby nie chcą zepsuć swojej opinii, a jak ktoś czegoś nie wie, no to będzie wrzucał śmiało, no i potem trzeba się przekopywać przez te informacje śmieciowe w internecie, żeby dostać się do tych ludzi, którzy rzeczywiście mają coś do powiedzenia. Dobra, musimy teraz już kończyć. Wy się nie rozłączajcie jeszcze, ja coś... A jeszcze powiem. Pozdrowienia jej! No bo to pozdrawiaj, no widzów, to tutaj jakiś... Ja chciałem pozdrowić wszystkich kolegów i koleżanki z Giełdy Kwiatowej na Równej, bo wiem, że nas oglądają i naprawdę dużo osób z giełdy ogląda te filmiki u ciebie z hodowców. Tak, Damian, tak, a przed chwilą, co wczoraj się ciebie pytałem, czy ktoś z twoich znajomych ma palmy do sprzedania i oni mówisz, że oni mi moje filmy, nasze filmy oglądają i nie mają na mnie dobrych cen, mówisz. Bo oni handlują rybami, a nie palmami. Może pod palmami to skończą, jak jeszcze trochę podniosą rachunki, ale to nie wiadomo.
To wtedy chyba pod palmami chyba tylko w zoo. Także tu pozdrawiam całą giełdę i wszystkich kolegów i koleżanki hodowców z całej Polski i przede wszystkim Ankę, bo będę miał pewnie dzięki temu kolację. No wszystkich też pozdrawiamy. Patryk, chce kogoś pozdrowić? No ja ponownie bym dziewczynę swoją Natalię pozdrowił jak najserdeczniej, no i widzów, że znieśli tutaj to odchodzenie od tych ich pytań, bo domyślam się, że jeżeli ktoś zadawał pytanie 3 razy, a nie dał rady, żeby tam już parę razy mówili, pisali, że po prostu wróćcie panowie do pytań. Ale, cóż... Ale no tak to jest, że generalnie jeżeli komuś da się możliwość znajomym do wypowiedzi, no to zawsze jest odchodzenie od tematu. No i no cóż, to tak to jest. Jeżeli ktoś nie otrzyma odpowiedzi tym razem, no to mam nadzieję, że otrzyma odpowiedź za jakiś czas na kolejnym live'ie. Właśnie i to wszyscy pewnie widzowie zrozumią, bo jakby wy jesteście znajomymi od bardzo dawna. Ja Damiana też już jakiś czas znam, ciebie też jakiś czas znam. I no niekiedy po prostu sobie tak na luzie rozmawiamy o takich ciekawych sprawach, które po prostu jakby wymykają się spod kontroli czasu i no pewnie ludzie nam to wybaczą, nie? Ale nie martwcie się, to są plusy audycji online. Po prostu nikt nam po mordach za to nie naszczela. A ja jeszcze mam jedno pozdrowienie. Pozdrawiam pana Mirosława Piaseckiego z Wrocław, którego niestety spotkała bardzo przykra rzecz. Pan Mirosław uczył mnie jeździć Meleksem, także jest to osoba bliska mojej duszy i łączę się z nim, że tak powiem, w bólu z tą niemiłą sytuacją, która go spotkała, a mimo wszystko chciałbym, że tak powiem, w jakiś sposób wyrazić swój sprzeciw wobec tego, co go spotkało i powiedzieć, że mimo wszystko jest dla mnie wartościową osobą no i wesprzeć go w tych trudnych momentach. A pan Mirosław, on opiekuje się akwarium tam w Wrocławiu? Nie, pan Mirosław był wieloletnim dyrektorem w ZOO i został teraz przez nowe władze niestety odsunięty w sposób siłowy. A ja to nawet nie wiedziałem, że, bo ja z jakimś tam człowiekiem... Kiepska robiłem... sprawa, bardzo, a pan Mirosław był naprawdę jedną z milszych osób w ZOO, jak tam pracowałem i bardzo go miło wspominam, także... Ja bym tak jeszcze powiedział, podsumował już kończąc, że rzeczywiście... Życzę każdemu, kto pracuje w jakiejś takiej instytucji publicznej zajmującej się hodowlą zwierząt, żeby rzeczywiście to kierownictwo było niepolityczne, ale żeby osoby na tych pozycjach kierowniczych były osobami, które mają wykształcenie, mają wiedzę. Bo... I są pasjonatami przede wszystkim. Tak, bo no bez tego to ani rusz. No i mam nadzieję, że prędzej czy później w Polsce to będzie wyglądało tak, jak to powinno wyglądać i rzeczywiście osoby w takich placówkach położone wyżej będą położone wyżej rzeczywiście z powodu swoich osiągnięć, a nie z powodu tego, kogo znają albo za kim są tutaj rzeczywiście. Z tego, co pamiętam, Damian, no to tam teraz we Wrocławiu to rządzi opozycja, także... Chyba ten no, przykra sprawa naprawdę z panem Mirosławem, tym bardziej, że to teraz tuż przed emeryturą mu takiego psikusa wywinęli. No naprawdę jest to mega chamska zagrywka i no, jestem wręcz oburzony tym, że człowiekowi, który przetrwał 3 zmiany, że tak powiem, władzy, zrobiono taką rzecz przed emeryturą, bo to dla mnie to jest w ogóle niepojęte, jak można człowiekowi, który zostało parę lat do odpracowania, zwolnić go z takiego powodu. No nie, to jest po prostu jakiś kosmos. No, bardzo przykra sprawa. No, nie wiem, no, jedynym rozwiązaniem, jakie mi przychodzi do głowy, to jest to, że po prostu, nie wiem, załóżmy, Ja bym miał więcej pieniędzy, to sam bym... Za akwarystyczne, co? Jak wrócę. Fajnie, Jakbym miał więcej pieniędzy, to bym go sam zatrudnił teraz, żeby chociaż sobie do emerytury dorobił, bo naprawdę to jest dziadostwo, że taką rzecz mu zrobili tuż przed emeryturą, bo to jest po prostu skandal. No i tym takim może nie najmilszym. Damian, my zawsze musimy fajne rzeczy mówić na koniec. Ja nie mogę mówić, że chce mi się płakać dlatego, że nie mam zbiorników. Widziałeś, specjalnie Damian to prędzej powiedziałem, żeby na koniec nie zostawiać takiego przykrego, wiesz, musimy, wiesz, rozrywkę dajesz, Damian, tutaj ludziom. Musisz
pozytywne rzeczy na koniec powiedzieć. Ale wiesz, że ludzie się najbardziej cieszą, jak innym jest gorzej, więc może teraz każdy jest szczęśliwszy, że pan Mirek Polacy, ma kolej. My Polacy, ostatnio oglądałem zarąbisty serial, wszystkim wam polecam. To będzie taka może, nie wiem, reklama, kryptoreklama. Emigracja. Jak ja patrzę na ten serial, to normalnie przypomina mi się wszystko, co tutaj w Niemczech przeżyłem, naprawdę. A to ja powiem szczerze, że ja też ten serial widziałem i on jest naprawdę pod względem komediowym tak genialny, bo genialny. Niby tam te wszystkie gagi są takie, wyglądają prawdziwe, być nie? Takie na siłę, nie? Ale rzeczywiście widać tutaj takie polskie przywary, ale nie tylko polskie, bo tak naprawdę każdy biedniejszy kraj, jeżeli mówimy o migrantach, pewnie wygląda to podobnie. I nie ma tutaj zwalać na Polskę, bo akurat no to nie jesteśmy aż tak wyjątkowi. Każdy kraj może tak sobie powiedzieć, że ma jakieś tam przywary. Tam w zakładzie, jakbyśmy na przykład mieszkali tak jak ci ludzie tam na tej plantacji kapusty, takie jest pomieszanie kulturowe, jakbyśmy na miejscu mieszkali w sobotę po kilku drinkach, podejrzewam, żeby to samo się zadziało, co na tej plantacji. Więc tak, tutaj to rzeczywiście, bo to jest na podstawie książki Malcolma XD, Tak, jest jeszcze następna część edukacja, nie? Tak. Więc tutaj rzeczywiście ta osoba bardzo, ale to bardzo potrafi tak spojrzeć od boku na tą polską rzeczywistość. I to jest taki śmiech przez łzy, ale taki szczery śmiech przez łzy. I no też polecam, bo sam obejrzałem, mi się bardzo podobało, śmieszyło mnie to. No i rzeczywiście te polskie przywary tutaj są idealnie odwzorowane. Szkoda, że no tylko takie krótkie te odcinki były, bo naprawdę to się ogląda. Myśmy to z żoną zobaczyli w jeden weekend praktycznie. Znaczy... No ja też tak w moment to połknąłem i no niestety koniec, a po sezonie pierwszym co najwyżej wydadzą sequel w postaci tej drugiej książki. No ale rzeczywiście fajne, takie młodzieżowe i takie mówiące dużo o nas. No i też mi się wydaje, że nie ma co się oburzać. No trzeba na to spojrzeć i pomyśleć, co robić, żeby w przyszłości no, zachowywać się w taki sposób, żeby z nas nie można byłoby się za 20 lat śmiać w ten sam sposób, jak jest w tym filmie. No bo problem polega na tym, że śmianie się śmianiem, ale no, to jest na takich realnych podstawach, nie? Więc ja bym każdemu życzył i sobie też, żeby no, starać się od tych przywar uciekać i no, rozwijać się i psychicznie, pod względem wiedzy, no i pod względem tym takim ogłady. I dokładnie. I tego wszystkim i sobie samemu życzę. Do następnego razu śledźcie zakładkę Społeczność. Tam w tej zakładce ewentualnie się pojawi informacja o kolejnym live'ie. Jeżeli ktoś ma taką ochotę, to może wesprzeć kanał Aquascaping TV. No i postaramy się wykreślić. Którzy wspierają, jest dodatkowo teraz film, który już mogą teraz oglądać, a którzy ci wszyscy, co nie wspierają, mogą zobaczyć za jakiś czas. Damian, i postaramy się wykrystalizować ten konkurs, tak żeby to by miało ręce i nogi i żeby każdy miał okazję w tym wziąć udział. Ja nie jestem tutaj za żadnym ograniczaniem, że tak powiem, tutaj udziału do amatorów. Niech wygra najlepszy, a przede wszystkim niech wygra ten, który będzie się z tego cieszył. Ja obiecuję wam, że ekstra taki kompaktowy film o tym konkursie zrobię. 10 minut, no tam z hakiem, czy zobaczymy ile to wyjdzie, no bo też na siłę nie będę robił, ale ten konkurs powstanie i może ten konkurs zapoczątkuje coś naprawdę fajnego w polskiej akwarystyce, bo to naprawdę by było super. I wyciągniemy z piwnic tych, którzy się nie przyznają, że mnożą ryby. Dokładnie. No pod warunkiem, że ci, co mnożą ryby w piwnicach, mają internet i widzą nas. O, powiem ci, że dużo osób cię ogląda. Naprawdę jestem pod wrażeniem, bo z hodowców, którzy nawet są w bardzo podeszłym wieku, dużo osób mi się przyznało, że cię ogląda i to te odcinki im się podobają, więc naprawdę tutaj też Patryk zrobił robotę, bo dużo osób przyszło na Papryka tutaj pooglądać, co on tutaj będzie z nami opowiadał o tych swoich rybach. Także
zasięg masz duży. Jeśli chodzi o hodowców w Polsce, to naprawdę idzie dotrzeć do sporej grupy osób, a ci hodowcy też ze sobą rozmawiają, mają klientów, którzy po prostu rozmawiają z kolejnymi hodowcami i wieść się niesie. I to niesie się tak dość szeroko. Ja ci powiem, że a propos tego akwarium, tych zbiorników, które będę zakładał niedługo, jak wrócę, no to jest szansa, żeby wyżebrać też coś od nich może. Jakąś składkę, zrzucicie się na moje rybki, co? Wszyscy, proszę was. Przyjedziesz, to coś ci sprezentuję, tylko przyjedź w końcu do Polski, już tych, kurde, wyzyskiwaczy Niemców nie wspieraj. Nie, ja bym na przykład teraz miał perspektywę, że tam będę zarabiał, no, ciut mniej niż tutaj i bym normalnie żył. No to bym od razu stąd uciekł, ale no niestety życie. No jest jak jest, na chleb, przyjdzie, no. Jest jak jest, a na chleb trzeba zarabiać. Jak PiS przegra wybory, to możesz przyjechać. Jak nie przegra, to ja jadę do ciebie, kurde. To mi wersalkę wypożyczysz. Ale to się, wiesz, wymienimy wtedy miejscami. Po prostu ja nie będę tutaj rezygnował z mieszkania i ty wskoczysz na moje mieszkanie. Dobra, może tak to zrobić. Bo ja na przykład, ja na ten przykład, ja odwrotnie. Będziesz głosował, tak? Nie, ja nie będę głosował, ja nie mam możliwości głosowania. Znaczy w sensie, no mógłbym tutaj głosować. Dobra, to już o polityce, do widzenia państwu. Nie będziemy tu mówić o polityce. Nie będziemy tutaj sobie brudzić gęby politykom. Dzisiejszymi moimi gośćmi byli Damian Lewiński i Patryk Jaworski. Dziękuję państwu, do następnego razu. Namówimy ich jeszcze, bo tak jak mówiłem wcześniej, zwycięskiego składu się nie zmienia, a to ludzie oglądają. Dlaczego? Dlatego, że mają ludzie, którzy dzisiaj do was mówili, ogromną wiedzę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia.